Nazywam się Piotr Waglowski, będę moderował. To jest spore wyzwanie, ponieważ właśnie, jak Państwo widzicie, organizujemy panel w założeniu 11-osobowy, panel polityczny. Mamy na to 2 godziny, czyli teoretycznie każdy z Państwa będzie miał około 5 minut na wystąpienie, co przy tak trudnym temacie może być nie lada wyzwaniem, jak uważam, no ale jakoś sobie poradzimy. Wyobrażam sobie to w sposób następujący. Otóż organizatorzy poprosili mnie o to, żebym pewien wstęp najpierw przeprowadził do dyskusji, a potem... I teraz mam kłopot, bo zwykle powinno być tak, w takim stałym, takim skostniałym sformułowaniu debaty publicznej, że oto gadające głowy, każda występuje ze swoim takim statementem. Ale może warto by było to, może by warto byłoby to przełamać. I na przykład mógłbym dać 10 minut na przykład na serię krótkich pytań z sali, zanim w ogóle Państwo będziecie występowali w roli panelistów. Więc muszę jeszcze to rozważyć. Mam na to dokładnie tyle, czasu, ile zajmie mój wstęp. Mógłbym alternatywnie jeszcze wyobrazić sobie taki oto scenariusz, że poprosiłbym Państwa o to, żebyście Państwo odnieśli się do poprzedniej części, do dyskusji w poprzedniej części, ale to faworyzowałoby tylko tych, którzy uczestniczyli w poprzedniej części i bardzo jest mi przykro, że nie wszyscy mogli w niej uczestniczyć z różnych powodów. Rozmawiamy o obywatelskiej inicjatywie legislacyjnej. Państwo zorientowaliście się, że to nie chodzi tylko o narzędzia. To nie chodzi o elektroniczne narzędzia demokracji bezpośredniej. Tak naprawdę ten problem jest znacznie szerszy, bo związany jest po pierwsze z całym procesem konsultacji publicznych i w tych dyskusjach, które się odbywają od pewnego czasu po tym, jak obywatele zaangażowani w debatę publiczną byli uprzejmi zwrócić uwagę rządowi na to, że nie do końca się zgadzają na rejestr stron i usług niedozwolonych, po tym jak doprowadzili do tego, że pan premier zastanowił się nad istotą nowelizacji ustawy medialnej, po tym jak w końcu z jakiegoś powodu przy minus 20 stopniach postanowili wykazać, że zaniepokojeni są negocjacjami związanymi z traktatami międzynarodowymi, co do których treści nie mają dostępu w procesie ich negocjacji, mam na myśli akta, no ta debata jakby się toczy. I w efekcie tego pojawił się zarówno kodeks dobrych praktyk w zakresie konsultacji publicznych, pojawiły się prace dotyczące tworzenia narzędzi administracji rządowej w zakresie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym rządowym. Jednocześnie w Senacie trwają na przykład prace związane z projektem ustawy, która miałaby implementować konstytucyjne prawo petycji, ponieważ dzisiaj prawo petycji nie funkcjonuje w obrocie państwowym. Obywatele z drugiej strony nie mają żadnego wpływu na to, w jaki sposób marszałek Sejmu czy Senatu, a właściwie szereg osób związanych z ustalaniem zasad działania prawa wewnątrz Sejmu i Senatu, w jaki sposób tą agendę w parlamencie przeprowadzają. W związku z tym obywatel nie jest w stanie na przykład doprowadzić do tego, żeby został zmieniony regulamin Sejmu czy regulamin Senatu, a to w taki sposób, by na przykład przyjmować prawo petycji od obywateli. No a obywatele jakby są coraz bardziej świadomi, chociaż oczywiście podnosi się to, że w swojej masie nie wyrażają zbytnio chęci udziału w procesie podejmowania decyzji. Być może, i to jest kwestia jakichś badań, być może dlatego, że nie widzą sensu, nie widzą tego, że jeżeli wezmą udział w takim procesie podejmowania decyzji, to cokolwiek się z tym potem zdarzy, że będą mieli realny wpływ na ten proces.
W związku z tym, po co się tym przejmować? Po co się przejmować tym, co się dzieje w państwie, skoro lepiej zatroszczyć się o to, żeby mieć pieniądze do ostatniego dnia miesiąca, czy do pierwszego dnia następnego miesiąca, albo żeby dzieci wychowywać, albo żeby się zająć rodziną i nie zajmować się takimi rzeczami, które są może ponad naszymi głowami. To też jest kwestia kasy. Dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jaki jest budżet państwa. Nikt nie wie. Prawdopodobnie Ministerstwo Finansów również nie wie, dlaczego tak, a nie inaczej jest skonstruowany budżet. Obywatele coraz częściej pytają o umowy zawierane przez administrację publiczną. Mówię nie tylko o administracji rządowej, ale generalnie szeroko o administracji publicznej. Informacja o pieniądzach jest niezwykle istotna, dlatego że wiedząc, jakie są pieniądze, będziemy mogli też decydować o to, jakie są priorytety, by te pieniądze na ten priorytet albo na inny wydać. Nie da się realizować tego, co w artykule 4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom gwarantuje, mianowicie obywatele są tak naprawdę zwierzchnikiem w państwie, są najwyższą jakby władzą. Rzeczywiście jest tak, że artykuł 4 Konstytucji mówi o tym, że obywatele tą władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej realizują albo za pośrednictwem swoich przedstawicieli, ale też trzeba pamiętać, że artykuł 4 Konstytucji mówi o tym, że obywatele realizują tą władzę również bezpośrednio. Mam taki cytat przygotowany, kiedy ministerstwo w zeszłym roku, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sądowało, sprawdzało, czy te postulaty, które urodziły się w tej debacie publicznej, dałoby się w Sejmie w jakikolwiek sposób za tymi postulatami dałoby się w jakikolwiek sposób zainteresować Sejm. Pani przewodnicząca Komisji Sejmowej, pani Julia Pitera, stwierdziła, że ona właściwie nie rozumie, dlaczego władza publiczna miałaby pomagać obywatelom w tego typu inicjatywach legislacyjnych. I ona w ogóle nie rozumie, kto to wymyślił i dlaczego to miałoby być ważne. No, ja wtedy powiedziałem, że to ja wymyśliłem i publicznie to jestem w stanie jakby przedstawić i argumentować. To co, może zrobimy taki numer, że jesteście państwo tutaj przed nami. Jesteście państwo, witam wszystkich raz jeszcze, wszystkich gości. Macie państwo jakieś pytania do kandydatów, polityków, osób, które z przyjemnością, jak patrzę, będą chciały wszystkie odpowiadać na trudne pytania w zakresie partycypacji obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji w państwie. Czy widzę takie głosy? Widzę, że pan chciałby zadać. Czy mamy drugi mikrofon? Ale proszę o krótkie pytania. Pytanie będzie bardzo krótkie. Marek Malinowski, Ruch Demokracji Bezpośredniej. Czy wśród zaproszonych gości są przeciwnicy elektronicznej inicjatywy ustawodawczej w Polsce? Dziękuję uprzejmie. To jest pierwsze pytanie. Czy są i następne pytania? Zbierzmy kilka pytań, a potem ring będzie należał do państwa. Pytanie moje brzmi do gości. Czy jesteście państwo gotowi obywatelom dać do ręki takie narzędzie, które pozwoli z domu, czyli znacznie większemu gronu, wpływać na to, co dzieje się w państwie i w polityce? Narzędzie. Ma pan coś na myśli konkretnego? Narzędzie, czyli możliwość na przykład głosowania przez internet, zatwierdzania różnych formalnych możliwości. Pyta pan też o wybory powszechne? Również. A pan jest zwolennikiem wyborów powszechnych? Przez internet? Ja zadaję pytanie naszym gościom. Tak, tak, ale ja chciałbym się też dowiedzieć, jakie pan ma stanowisko. Moje stanowisko jest stanowiskiem dosyć jasnym. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby za możliwość głosowania obywatel płacił. Wtedy będzie szanował swój głos. Dziękuję za to pytanie. Czy widzę dalej pytania? Proszę uprzejmie. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa i Zakład Alterum, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego. Ja może miałbym dużo pytań, ale pierwsze pytanie mam takie, czy państwo będący przedstawicielami najważniejszych partii, czy delegowali do Unii Europejskiej kandydatów, którzy potrafią reprezentować interes Polski, potrafią dobrze nawiązywać różne rodzaje, powiedziałbym, współpracy z innymi partnerami zagranicznymi w sprawie popierania tych ustaw, które są, nie hamują
wzrost gospodarczy w Polsce. I drugie pytanie jest takie, bo uważam, że ta inicjatywa ustawodawcza elektroniczna, to w zasadzie ona, powiedziałbym, cieszę się, że jest coś takiego, bo rzeczywiście ta jest uśpiona percepcja regulacyjna w Polsce, ale ona nie rozwiązuje problemów. Dlatego, że ja jestem przeciwny tym takim rozwiązaniom, między innymi, bo mamy jeszcze inicjatywę poselską. Proszę o krótkie pytania. Ale ogólnie pytanie jest takie, że problem jest wdrożenia takich regulacji, takich projektów, takich programów, które są korzystne dla społeczeństwa. Czyli mamy porównanie korzyści, kosztów i ryzyka. I ja nie sądzę, że obywatele są w stanie sformułować takie projekty, bo każdego dnia może się pokazywać 15 czy nawet 1000 takich inicjatyw. Tylko problem jest, żeby wybrać te, które rzeczywiście prowadzą do generowania korzyści netto społecznych. To jeszcze raz, jak brzmi pytanie? Pytanie jest, jakie państwo widzą słabości procesu legislacyjnego, które by ich usunięcie umożliwiałoby wprowadzenie takich regulacji. Dziękuję uprzejmie. No proszę bardzo, jeszcze tutaj jedno pytanie i za chwilę przechodzimy już do... Józef Halberstadt, Interesse Society Polska. To są wybory do Parlamentu Europejskiego, więc ja mam pytanie może wbrew organizatorom. Jaka jest Państwa opinia o funkcjonowaniu tej inicjatywy w tej chwili? To znaczy ona funkcjonuje 2 lata i są jakieś doświadczenia, już nie mówiąc o tym, że też została uchwalona z trudem, tak bym powiedział, i były określone kłopoty z tym. Czy Państwo w ogóle uważają, że to jest instrument, który ma sens? I druga sprawa to jest, ta inicjatywa daje uprawnienia obywatelom zwrócenia się do Komisji Europejskiej, żeby się zajęła jakimś tematem. Generalnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego jak inicjatywa ustawodawcza parlamentu. Czy Państwo nie uważają, że parlament powinien posiadać taką inicjatywę ustawodawczą? Już nie mówiąc o tym, że parlament w kadencji podejmuje, myślę, że ze 100 rezolucji, które mają charakter właśnie tego typu jak ta inicjatywa, to znaczy zwracają się do komisji, do rady, żeby podjął taki inny temat. Czy Państwa interesuje, że tak powiem, co się dzieje z takimi uchwałami i w ogóle jak funkcjonuje demokracja w ramach Unii Europejskiej i co by należało zmienić? Dziękuję uprzejmie. Teraz tak, bardzo proszę wszystkich, którzy zadawali pytania oraz tych, którzy słyszeli te pytania, żebyście Państwo je sobie dobrze zapamiętali i odnotowali po prostu za każdym razem brawami, jeżeli tylko będziecie mogli, jeżeli którykolwiek z tutaj prelegentów zechce się do nich odnieść, bo to też być może będzie warte odnotowania, że rzeczywiście na konkretne pytania ktoś z Państwa zdecyduje się odpowiedzieć. A ja skorzystam z tego uprawnienia tego moderatora i zadam swoje super pytanie. I takie będzie bardzo krótkie. Czy ma Pani konto w ePUAP i korzystała Pani kiedykolwiek z niego? Nie, proszę Pana, nie mam, nie korzystałam, ale jeżeli ktoś by mi objaśnił to w sposób przekonywujący, szczegółowy, motywujący, to być może bym się tym zainteresowała. Okay, chciałbym Państwa prosić o odpowiedź na takie pytanie. Były po kolei, proszę bardzo powiedzieć. Nie, tak? Nie mam i jeszcze nie korzystałam. Okej, okay, proszę następny Pani. Też nie mam. Ja mam takie konto, okay. I uwaga, założyłem je dokładnie jakieś 3 tygodnie temu po to, żeby umożliwić znajomym pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. I zakładałem sobie jako takie przykładowe konto i zakładałem też moim Czyli znajomym. Ma pan i korzystał pan. Okej, okay, proszę dalej. Od niedawna. No, ja mam od dawna, tak? To znaczy ja mam już mniej więcej chyba zdaje się, że od 2 lat, kiedy zaczynałem. A to musi pan przedłużyć. Co więcej, tak. Co więcej, uwierzytelniałem je w urzędzie skarbowym. Także żeby posiadać możliwość podpisywania certyfikowanego, tak? Ten bezpłatny podpis, o którym mówi sekretarz ministra. I do czego pan skorzystał? Nie korzystałem z podpisu elektronicznego dotychczas. Ale nie, czy z ale mam konta? Możliwość. Z konta? Nie, w zasadzie nie. Rozumiem. Ma pan, ale nie korzystał. Tak. Rozumiem.
Ja co prawda mam taką zasadę zaufanego, ograniczonego zaufania w stosunku do państwa i uważam, że to nie my powinniśmy się uwierzytelniać w stosunku do władzy, tylko władza w stosunku do nas. Natomiast z tego co wiem, mój księgowy zakładał mi e-pułap i uwierzytelniał je w Urzędzie Skarbowym przy składaniu PIT-u dokładnie. Ale jeszcze z niego nie skorzystałem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będzie mi to dane albo nie. Panie pośle? Nie wiem, czy mam, muszę się upewnić, jest na sali trzech moich asystentów. Kochani, czy założyliśmy e-pułap? Nie? Nie. Rozumiem. Proszę dalej. Niestety nie mam, nie korzystałem nigdy z tego narzędzia. Okej. Dzień dobry, Barbara Nowacka. Jednak skorzystam z okazji przedstawienia się państwu. Nie, nie mam konta na e-pułapie. Też nie mam. No to tak. To porozmawiajmy w takim razie o elektronicznej partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa. Czy ktoś z państwa chciałby odnieść się do pytań, które... Kto pierwszy z państwa chciałby się odnieść do pytań, które padły z sali? Proszę uprzejmie. W takim razie potem pan poseł będę zbierał państwa głosy. Natomiast nie wszystkie pytania usłyszałem. Ja reprezentuję demokrację bezpośrednio. Znaczy nie wszystkie zapamiętałem, bo już trochę ich padło. Natomiast z tego, co pamiętałem po kolei. Po pierwsze, zdecydowanie jestem zwolennikiem Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Tak? Jestem zwolennikiem, nie jestem przeciwnikiem. Jeżeli jest pytanie o to, czy jestem zwolennikiem czy przeciwnikiem elektronicznego głosowania, tak, jestem zwolennikiem elektronicznego głosowania. Co więcej, zaryzykuję stwierdzenie, że nasza formacja jest jedyną formacją w Polsce, która ma wprost ten postulat wpisany w programie, ponieważ jesteśmy formacją techniczną, która właśnie takimi kwestiami się zajmuje. Jeszcze padło pytanie dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej jako takiej i tej inicjatywy w tej Unii. Ja uważam, że ta inicjatywa, w ogóle, że inicjatywa ustawodawcza nie jest instrumentem, który jest optymalny w ramach realizowania praw obywatelskich z bardzo prostej przyczyny. Jest to instrument, który daje jedynie uprawnienie zwrócenia się z wnioskiem, tak, a nie daje potem wpływu na dalszy projekt, czy jest to inicjatywa sformułowana, czy niesformułowana, bo mogą być dwie drogi. W związku z czym prawda jest taka, że projekty obywatelskie zarówno w Polsce, jak i te dotyczące Unii Europejskiej, nie było wiele, wpływają do komisji i to już jest w tym momencie w rękach komisji. Mnie bardziej interesuje zawsze referendum, bo to jest faktycznie realizacja artykułu 4 Konstytucji, który był tu wspomniany. Dziękuję uprzejmie. Pan Jacek Kurski się zgłasza następny. My jako Solidarna Polska jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami upowszechniania demokracji bezpośredniej, zwiększenia roli referendów. W projekcie naszej konstytucji jest również ujęte to, żeby różne funkcje, które dzisiaj są wybierane w sposób pośredni, jak starosta, czy marszałek, czy prokurator generalny, były przedmiotem powszechnego głosowania i powszechnego wyboru. Jesteśmy również zwolennikami inicjatywy elektronicznej, przy czym no, musi być jednak wysoki próg liczby głosów uczestników takiej inicjatywy, żeby ona była brana pod uwagę. No i muszą być jednak te wysokie standardy technologiczne i certyfikaty, które będą gwarantowały, że żadni hakerzy nie będą sobie robili kabaretu z demokracji. Wzięliśmy jako, można powiedzieć, że jesteśmy prekursorami tej inicjatywy, dlatego że jako pierwsi Polacy podjęliśmy europejską inicjatywę obywatelską. Półtora roku temu, jak tylko traktat lizboński umożliwił składanie wniosków o powołanie Komitetu Europejskiego do spraw inicjatywy obywatelskiej, sformułowaliśmy taki w listopadzie 2012 roku taki komitet, którego intencją było zebranie miliona podpisów w co najmniej 7 krajach Unii Europejskiej. Udało się państwu? Nie udało się. Zabrakło nam, w Polsce zebraliśmy 450 tysięcy podpisów. Natomiast no, pierwsze śliwki robaczywki. Najważniejsze, że byliśmy prekursorami, którzy przetarli szlak i rzeczywiście ważnym wsparciem, aczkolwiek zbyt późno uruchomionym i niewystarczającym był moment, kiedy można było zbierać elektronicznie podpisy, ale zbyt późno nam to weszło, zbyt późno podjęliśmy tę inicjatywę. Tym niemniej uważamy, że ten kierunek jest jak najbardziej właściwy, zwłaszcza, że mamy społeczeństwo, które jest bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o techniki cyfrowe. Mamy bardzo dobrych informatyków, mamy bardzo dobrych programistów, mamy bardzo dobry software, mamy młodzież, która się świetnie porusza w internecie. Gorzej z biurokracją, która nie nadąża za rozwojem
technologicznym i internetowym własnego społeczeństwa. W związku z czym zdecydowanie popieramy ten kierunek i liczymy na to, że w polskim ustawodawstwie zyska on poparcie i przede wszystkim rozstrzygnięcia ustawowe, bo w Polsce go nie ma. Dziękuję uprzejmie. Pani Barbara Nowacka się zgłasza następna. Dziękuję bardzo. Odpowiadając, tak, jestem zwolenniczką elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Generalnie jestem zwolenniczką jak największego udziału obywateli w procesach legislacyjnych, demokratycznych i jak najszerszego też dopuszczenia głosu ludzi niebędących posłami, senatorami, ministrami do decydowania o kraju, bo to jest nasz wspólny kraj. Czy wybory elektroniczne? No, technologia na to absolutnie nie pozwala. I były badania robione lat temu, 10 w Stanach Zjednoczonych, gdzie absolutnie nie rekomendowano wyborów elektronicznych. Znam model oczywiście estoński, który pozwala na ten system mieszany, to jest słuszna droga. Natomiast obawiam się, że technologicznie kilkanaście dobrych lat musi minąć, zanim będzie to bezpieczne i wiarygodne. Trzeba też pamiętać, że wcale nie jesteśmy w takim raju elektronicznym. Mamy bardzo dużo osób cyfrowo wykluczonych, mamy całe obszary Polski, gdzie ten dostęp do sieci jest bardzo słaby, wobec czego jeśli mówimy o wszystkich inicjatywach elektronicznych, musimy pamiętać o tym, że nie możemy wykluczać olbrzymiej części społeczeństwa, która po prostu tego dostępu do tych urządzeń nie ma, choćby dlatego, że są zbyt biedni lub zbyt starzy, żeby się uczyć i żeby mieć gdzie się uczyć. Także elektronicznie tak, zróbmy system mieszany, ułatwi to bardzo wiele młodym osobom aktywizowanie się. Natomiast jeszcze wracając do wyborów, ja w ogóle uważam, że akt wyborczy jest taką celebrą, pewnym rytuałem człowieka, który oddając swój głos decyduje też o państwie. Ja bym nie chciała, żeby ten akt odbył się tylko i wyłącznie za pomocą komputera, ale żebyśmy też w pełni świadomie decydowali się, co i dlaczego robimy. I stąd cenię sobie model estoński, który pozwala na skasowanie tej decyzji przez internet chyba w ciągu 2 tygodni, potem przy prawdziwym głosowaniu przy urnach, aczkolwiek dla mnie wybory to jest takie święto państwowe. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym, żebyśmy tak dynamicznie tę dyskusję... No, staram się bardzo dynamicznie mówić. Bardzo się cieszę, bardzo doceniam, zwłaszcza ten głos, który... Bo ja jestem takim moderatorem, który ma własne zdanie, mianowicie też uważam, że nie powinniśmy głosowania przez internet. Pani, ale proszę. Nie, niech mi pan da jeszcze powiedzieć panu Józefowi Halberstadtowi, który pytał o europejską inicjatywę i o to, jak powinni obywatele móc Europy głosować i mieć większy udział. Mianowicie tak, chciałabym, żeby Parlament Europejski miał też inicjatywę ustawodawczą, ale jestem zwolenniczką w ogóle modelu federalnego Unii Europejskiej, wobec czego wtedy widziałabym większą szansę na i Parlament z inicjatywą ustawodawczą i większe zaangażowanie obywateli. Dziękuję. Najpierw tutaj pan Marek Jurek, proszę uprzejmie. Jest mikrofon przed panem. Więc po kolei, najpierw co do zasady. No, przede wszystkim, proszę państwa, wszystko, co służy debacie publicznej, inicjatywie obywatelskiej, powinno korzystać z możliwości, jakie daje internet. I to jest pierwsza rzecz najbardziej zasadnicza, a więc w konsekwencji zdecydowanie elektroniczna inicjatywa ustawodawcza. Ja nawet nie żywię tych obaw, które Jacek Kurski sformułował, jeżeli chodzi o tą ilość inicjatorów, dlatego że jestem absolutnie pewien, że wejście na stronę, złożenie podpisu jest aktem o wiele bardziej osobistym niż podpisanie petycji komuś, kto ją zbiera i którą się często podpisuje przez uprzejmość. Także jest to akt o wiele bardziej osobisty, o wiele bardziej świadomy. Oczywiście są te zastrzeżenia związane z wykluczeniem internetowym, no ale wiadomo, że demokratyzacja internetu będzie postępować, dostępność będzie rosnąć i zdecydowanie powinniśmy iść w tym kierunku. Druga sprawa to są realia. Ja bardzo żałuję, że przedstawicielki partii rządzącej nie ma. Ale cały czas czekamy. Czekamy. Prawo petycji, przede wszystkim faktyczne prawo petycji. Ja byłem organizatorem petycji internetowych, kiedy zareagowaliśmy na kandydatury rządu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zebraliśmy pod naszym protestem ponad 15 tysięcy podpisów. Nie było żadnej reakcji rządu. Sprawa druga, i to jest przede wszystkim, tu chciałbym prosić dziennikarzy o współpracę, bo jesteśmy jednym społeczeństwem obywatelskim. No, nie lubię tego słowa, ale po prostu arogancja władzy. Ja wielokrotnie wysyłałem, szkoda, bo liczyłem na to, że minister Boni będzie osobiście obecny, podobno pierwotnie zapowiadał swój udział. Wielokrotnie ministrowi, kiedy otrzymał w zakresie swoich obowiązków od premiera zadanie
ministr kierowania walki z nietolerancją. Wielokrotnie wysyłałem przykłady działań wymagających reakcji publicznej ze strony władzy i to reakcji rekomendowanej przez ministra Boniego. Pokazując na przykład różnego rodzaju formy nienawiści antykatolickiej i tak dalej. Chyba na kilkanaście przykładów raz doczekałem się na jednym z głównych forów społecznościowych reakcji ministra. I to bardziej zdawkowej, bardziej uprzejmej. Proszę? Ze strony władz. No, no dobrze, pan poseł blokował wolność ekspresji. Wielokrotnie wykazywałem. Żadnej reakcji ze strony ministra. I dlatego, proszę państwa, sytuacje, w których wysyła się 15 tysięcy ludzi, podpisuje petycje, rzecznik rządu nie reaguje, prowadzi się normalne polemiki, władza jest, no wiemy, jaką mamy wrażliwą władzę, jaką serdeczną wobec społeczeństwa, które widzi przez ekran telewizji, ale nie reaguje na osobiste interwencje. Także zdecydowanie tutaj uważam, że wszyscy powinniśmy się domagać reakcji władzy na każdy rzeczowo sformułowany argument, również na forum elektronicznym. Dlatego, że debata to jest przede wszystkim wymiana argumentów. I tak. Ja mogę powiedzieć, panie pośle, że taki zrobiłem chwilowy performance, jak to czasami mi się zdarza, mianowicie zacząłem zadawać na Twitterze pytania rzecznikowi Ministerstwa Finansów, który informował przed tą graniczną datą składania deklaracji, że to wpłynęło już tyle tych deklaracji i tyle, a ja zadałem takie pytanie, w jaki sposób logo mojego serwisu mogłoby się znaleźć na stronie głównej Ministerstwa Finansów, obok tego logo znanej wielkiej międzynarodowej korporacji, która się tam znajduje. No ale niestety rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów jakby nie odpowiadał na żadne moje tweety. Ostatnim razem odpowiedział komukolwiek 31 stycznia tego roku. Proszę o następne sprawy, bo chcę też bardzo jasno powiedzieć, ale mówię, że tylko zgadzam z przedmówcami, no nie będę oryginalny. Powiem więcej, no oczywiście głosowanie jest aktem świętym i uroczystym, ale przede wszystkim głosowanie jest aktem władzy publicznej. I to nie powinno mieć charakteru tak anonimowego jak głosowanie internetowe, także zdecydowanie nie, jeżeli chodzi o akty władzy publicznej wykonywane w internecie. Debata, wszystko dla debaty. Granicą to są akty władzy publicznej. Sprawa następna, inicjatywa ustawodawcza, czy jakakolwiek uchwałodawcza, jakakolwiek inicjatywa prawna w Parlamencie Europejskim. No wyjaśnię co do zasady. Są tak naprawdę trzy modele współpracy w Unii Europejskiej i akcent kładziony na instytucje władzy zawsze pokazuje, jak wyobrażamy sobie Europę. Jeżeli Europa ma być Europą biurokracji, główne decyzje powinny należeć do Komisji Europejskiej. Jeżeli Europa ma być Europą narodów, Europą ojczyzn, główne decyzje powinny należeć do Rady Europejskiej, no i oczywiście do Rady Unii Europejskiej również, czyli do organów międzyrządowych. Jeżeli mamy tworzyć Populus Europeus, lud europejski, no to główne decyzje powinny należeć do Parlamentu Europejskiego. Nie chciałbym być rządzony przez na przykład obojętnie, czy Niemców, czy Włochów, tylko dlatego, że jest ich więcej. Rozumiem. Mamy swoje państwo i nie mnożyłbym tego rodzaju inicjatyw. I na koniec słabości procesu legislacyjnego. Zdecydowanie uważam, że należy udostępniać w internecie wszystkie opinie eksperckie, również opinie dotyczące prawa europejskiego w czasie procesu legislacyjnego, po to, żeby kontreksperci czy eksperci społeczni mogli za każdym razem się odnosić i przygotowywać debatę w parlamencie w ten sposób. Dziękuję uprzejmie. Teraz prosiłbym o głos panią Agnieszkę Grzybek, tak? A następna będzie pani Marta Cywińska. Tak, ja jestem jak najbardziej za wprowadzeniem wszelkich ułatwień, które umożliwią obywatelom większy wpływ na podejmowane decyzje. I mówię to jako osoba, która była zaangażowana w wiele inicjatyw obywatelskich, dlatego że zbierałam podpisy pod obywatelskim projektem ustawy parytetowej, który przygotował Kongres Kobiet. Byłam też pełnomocniczką Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Kobiet. A w zeszłym roku tutaj w Warszawie przygotowaliśmy inicjatywę uchwałodawczą do Rady Miasta, żeby przywrócić ceny biletów komunikacji miejskiej z 2012 roku.
I fakt, że te podpisy trzeba zbierać na ulicy, że można się podpisać wyłącznie fizycznie, że nie można składać tych podpisów przez internet, jest barierą, która utrudnia zbieranie podpisów. Bardzo wiele osób boi się podawać swoje dane osobowe obcej osobie na ulicy i to była taka bariera, z którą należy walczyć. Także ten wpływ powinien być zwiększony. My zresztą jako Zieloni no popieramy i zarówno budżet partycypacyjny i kwestie referendów. Uważamy, że tutaj więcej decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu obywatelskim. To samo dotyczy tej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zresztą Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim była bardzo mocno zaangażowana w to, żeby ta inicjatywa stała się faktem. Tutaj Józef Halberstadt pytał o to, jak tę inicjatywę można w tej chwili po tych 2 latach ocenić. Niektóre projekty już zostały złożone. Jako pierwszy trafił do Komisji Europejskiej wniosek o przygotowanie ustawodawstwa na poziomie europejskim, który będzie się sprzeciwiał prywatyzacji wody. Jest to petycja Prawo do Wody. To, że u nas w Polsce ta inicjatywa jest chyba za mało rozpropagowana, ja bym wiązała jednak z tym, że z tym, w jaki sposób jest postrzegana Unia Europejska, sam Parlament Europejski, instytucje europejskie, że wciąż w większości społeczeństwa wydaje się, że są to instytucje dosyć odległe. I tu bym jednak widziała większą rolę w rządu też, żeby propagować tę europejską inicjatywę obywatelską, żeby szerzyć wiedzę wśród społeczeństwa, żeby przeprowadzić jakieś kampanie społeczne. Natomiast dostrzegam też pewien paradoks, że ta inicjatywa, która tutaj no, miała umożliwić też decydowanie obywatelom, obywatelkom Unii Europejskiej, też jest tak, że w ramach tej inicjatywy są podejmowane jakieś próby, projekty, które są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. Nie wiem, czy to faktycznie miało już miejsce, ale wiem, że były takie pomysły, które płynęły tutaj z Polski, ze strony niektórych konserwatywnych partii, aby przeprowadzić Europejską Inicjatywę Obywatelską i wprowadzić na poziomie Unii Europejskiej całkowity zakaz przeprowadzania aborcji. Dlatego tutaj mówię, że to jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej, ponieważ jednym z fundamentów i jedną z wartości są prawa kobiet. Jeśli chodzi w ogóle o kwestię kompetencji Parlamentu Europejskiego i tej przestrzeni europejskiej, no to jednym z największych deficytów w tej chwili i też jednym ze źródeł eurosceptycyzmu jest deficyt demokracji, czyli takie poczucie, że decyzje są podejmowane za zamkniętymi drzwiami. Tutaj najlepszym tego przykładem jest w tej chwili negocjowana między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nowe porozumienie handlowe, które jeżeli doszłoby do skutku w tym kształcie, który obecnie jest negocjowany, no to tak naprawdę oddałby władzę nad naszym życiem i nad Europą w ręce dużych korporacji, gdyby zostało przyjęte to rozwiązanie, że wszelkie spory będą rozstrzygane w arbitrażowym, w międzynarodowym trybunale arbitrażowym. Tutaj ta inicjatywa powinna być konsultowana przez obywateli i obywatelki. Parlament Europejski powinien mieć większy wpływ. Ten wpływ już został zwiększony, ale ja byłabym za tym, ponieważ parlament nie tylko opiniuje te proponowane inicjatywy ustawodawcze przez Komisję Europejską, ale też ma możliwość ich zablokowania. Natomiast jeżeli naszym celem byłoby tworzenie takiej europejskiej przestrzeni publicznej, demokratycznej, to byłabym za tym, żeby Parlament Europejski również mógł mieć inicjatywę ustawodawczą, zwłaszcza, że 80% prawa stanowionego w tej chwili jest stanowione w Unii Europejskiej, później jest inkorporowane do porządków krajowych. Dziękuję uprzejmie. Ja Państwu korzystając, tutaj już przekazując mikrofon, jeżeli może Pani mikrofon przyjąć tego, to chciałbym zasygnalizować, bo mam teraz Państwa wszystkich na widelcu, że obywatele zwrócili się z wnioskami o dostęp do informacji publicznej do każdej z partii, która jest reprezentowana w polskim Sejmie i spotkało się to z brakiem reakcji czasami. W związku z tym sprawy trafiły do sądu i chyba każda partia w tej chwili, która jest reprezentowana w polskim Sejmie, ma za sobą już rozprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym albo przynajmniej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i zostało tam rozstrzygnięte, że po prostu każda z tych partii reprezentowanych w polskim parlamencie nie przestrzega ustawy o dostępie do informacji publicznej. Także informacje na ten temat są dostępne w sieci. Sygnalizuję, żebyście Państwo, bo ten entuzjazm proobywatelski ja doceniam niezwykle,
ale chciałbym pokazać z drugiej strony perspektywę, że po prostu nie przestrzega, że partie polityczne w Polsce nie przestrzegają ustawy o dostępie do informacji publicznej. A teraz oddaję pani Marcie Cywińskiej głos. Proszę. Dziękuję serdecznie. Ja się tak zastanawiałam, w jaki sposób można syntetycznie odnieść się do zadanych tutaj pytań, bo myślę, że to jest najtrudniejsze zadanie, a zarazem zachowując pewną metaforyzację zrozumiałą dla wszystkich. I pomyślałam sobie, że może najpierw odniosę się do tak zwanego kontekstu kulturowo-społecznego tej inicjatywy. A mianowicie mieliśmy tutaj wcześniej przykład Islandii. Tak się zastanawiam właśnie, czy odnoszenie przykładu islandzkiego do przykładu polskiego, czy do przykładu włoskiego jest zasadne. Dlatego, że myślę, że w rozważaniach dotyczących również elektronicznej inicjatywy ustawodawczej trzeba brać pod uwagę kontekst kulturowy każdego kraju, mentalność obywatela, jego doświadczenia, jego pragnienia, kwestie wieku, kwestie informatyzacji, kwestie otwartości na problematykę unijną, kwestii woli składania podpisu w sposób tradycyjny, czy też skłaniania się ku formom nowszym. W związku z tym uważam, że mieszanie kontekstów kulturowych nie byłoby tutaj zasadne. Gdybym miała odpowiedzieć jednak w sposób taki trochę żartobliwy, jeżeli państwo pozwolą, bo chciałabym trochę powagę sytuacji rozładować, a mianowicie gdyby ruch narodowy miał do czegokolwiek wykorzystać elektroniczną inicjatywę ustawodawczą, z pewnością by ją wykorzystał do likwidacji Republiki Okrągłego Stołu. No ale mówiąc poważnie, zauważyłam również, że jest pewien punkt styczny tych wszystkich pytań, a mianowicie dotyczą one obecności demosu na tej debacie. Nie spuentuję tego, chciałabym tylko podkreślić, że jestem zwolenniczką i formy elektronicznej, i formy tradycyjnej głosowania. Z czego to wynika, proszę państwa? Moje serce jest całe zanurzone w ruchu narodowym, natomiast nieustannie zbieram różne doświadczenia w różnych krajach Unii Europejskiej. I wreszcie, słuchając i pytań, i odpowiedzi, zadaję sobie pytanie, na które jeszcze chyba przez dłuższy czas nie uzyskam odpowiedzi. Czy faktycznie wszystkie partie w Polsce szczerze, podkreślam, szczerze zainteresowane są inicjatywą elektroniczną? I wreszcie pojawia się, proszę wybaczyć, że tyle wątków poruszam naraz, ale chciałabym odpowiedzieć przynajmniej w zamyśle w sposób wyczerpujący. Myślę, że istotną jest też kwestia tematyki. Jeżeli demos faktycznie zostanie dopuszczony do głosu i demos będzie mógł wyrażać w perspektywie siebie i w wersji tradycyjnej, i w wersji elektronicznej, to myślę, że zasadne było zastanowienie się nad istotą pytań, które będą źródłem elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Może podam tutaj dwa przykłady. Jeden, który wzbudził wielkie poruszenie w Belgii, mianowicie głosowanie dotyczące eutanazji. I tak myślę, z całą mocą tak myślę, że to akurat nie było istotne, czy głosowanie odbywało się w formie pisemnej, czy w formie elektronicznej, tylko jakiej tematyki dotyczyło i jakie podejmowane były decyzje względem ludzkiego życia. I wreszcie jest związane pewne niebezpieczeństwo z tą formą elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. A mianowicie, mówiąc kolokwialnie, rozdrabnianie się. Mogą się pojawić setki, tysiące pomysłów czasochłonnych, absorbujących tematów zastępczych. Wówczas tematy dotyczące ludzkiego życia, ludzkiej bytności, egzystencji, prawdziwej egzystencji obywatela i jego miejsca w Unii Europejskiej będą pomijane. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że ten ma władzę tak naprawdę, kto dyktuje agendę dyskusji publicznej. I wydaje mi się, że tutaj może być takie zagrożenie na przykład ze strony tych przedstawicieli, konstytucyjnych przedstawicieli z artykułu 4 Konstytucji. No bo nagle, jeżeli obywatele zaczną dyktować agendy, no to tak naprawdę państwo stracicie troszeczkę władzę, nie? Pan Krzysztof Szmanelewski.
Kongres Nowej Prawicy. Ja nie byłem na pierwszej odnotowaliśmy. Części. Odnotowaliśmy. Będzie czerwona taka kreska, obwódka dookoła pana. Obywatelska postawa, przepraszam bardzo. Czy to, ja się dopytam, to dotyczy europejskiej inicjatywy gospodarczej czy polskiej? Znaczy w Polsce. To dotyczy zarówno europejskiej, jak i polskiej, ponieważ jesteśmy... No dobrze. No bo jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli to by tylko... Chciałbym panu, skoro pan się spóźnił, to w takim razie powiem. Bo chodzi o to, że u pana prezydenta jest teraz taki projekt ustawy, co niedawno przez Sejm przeszedł. Mianowicie zmieniono w Polsce przepisy, parlament zmienił przepisy, no ale wybrał w taki sposób tą zmianę, że jakby są teraz dwie ustawy, stworzył się podwójny standard, można to zrobić było w jednej ustawie, ale wybrano inaczej. No i jakby to się zastanawia. Jak to w demokracji, prawda? Bałagan i chaos, tak. No proszę bardzo. Dobrze. Jeżeli chodzi o tutaj wymiar krajowy, no to właśnie można to nazwać inicjatywką ustawodawczą, bo jednak większość praw pochodzi z Unii Europejskiej, więc tutaj no, w tym lokalnym województwie, prawda, jako części wielkiego państwa, no to nie mamy już dużo do gadania, bo większość praw jest dyktowanych właśnie z Unii Europejskiej. To w takim razie zadam jeszcze drugie pytanie, to znaczy czy głosowanie, uczestnictwo właśnie... Panie Krzysztofie, pan chce się zamienić rolami, tak? Poprzez elektroniczne głosowanie będzie tańsze czy droższe niż te głosowanie tradycyjne przy urnach? Tańsze. Tańsze. No to absolutnie jest to chyba jedyna zaleta tego sposobu. Natomiast chyba dalej już są same wady, no bo właśnie taniość tego rozwiązania może właśnie skłonić do zwiększenia demokracji. Tak? Czyli właśnie, że ci obywatele już jak gdyby coraz częściej będą, no bo teraz to jest przynajmniej ten próg kosztowy, że to trzeba zorganizować raz na 4 lata, te urny i tak dalej, i tak dalej. No a tak to każdy klikać będzie sobie mógł dowoli. Ja się boję takiej rzeczywistości, dlatego że demokracja ma tę cechę charakterystyczną, że strasznie antagonizuje społeczeństwo. Prawda? Ona w takim wymiarze praktycznym uruchamia mechanizm, poprzez który de facto istnieje możliwość zaprzęgania aparatu państwa, czyli głównie to chodzi mi o aparat skarbowy, aby konfiskować, przewłaszczać znaczną część albo majątku, albo zarobków innych, tak, co teraz opodatkowanie sięga nawet 80%, w celu zwiększenia konsumpcji czy polepszenia życia kogoś tam. Czy to jako dofinansowanie do żłobków, czy to fundowanie szkoły państwowej, czy służby zdrowia. Wiele przybytków jak gdyby państwa socjalnego. A ponieważ jak zauważył Markis de Rochefoucauld, każdy jest zadowolony ze swojego rozumu, ale nikt ze swojej fortuny, no to ta dążność jak gdyby właśnie do tego, żeby popierać poprzez wybory te ugrupowania polityczne, które dorwawszy się do władzy, prawda, będą jak najsilniej ten aparat biurokratyczny wykorzystywać, żeby właśnie skonfiskować w podatkach jak największą część i rozdać, a to tam rolnikom, prawda, a to lekarzom, a to nauczycielom itd., itd., co oznacza właśnie te antagonizowanie straszne społeczeństwa, a powiem szczerze, jeżeli to by miało występować na poziomie europejskiej, no to już jest strata. Już sobie nie wyobrażam inicjatywy ustawodawczej, gdzie jedna inicjatywa jest bardziej w interesie klasów krajów południowych, prawda, druga w tym. Powiedzmy, że ktoś by wyskoczył z powiem, dalej się zadłużajmy. Prawda? Dalej się dożywają. Dlaczego nie? Przecież wystarczy pokazać parę obrazków w telewizji, jakichś niespełnosprawnych, prawda, czy chore dzieci w szpitalu, i już każdemu łezka, prawda, trąci. I kto by zaoponował, żeby dalej się zadłużać? Nikt oczywiście nie myśli o przyszłych pokoleniach. Prawda? My jako jedyna partia, nie jedyna, może powiem też o Ruchu Narodowym, my zawsze nigdy nie mówimy o społeczeństwie. My zawsze mówimy o narodzie, a naród to nie tylko tu i dzisiaj i chęć sobie pokonsumowania, prawda, i pójść do akwaparku za dotacje itd., itd., tylko myślimy o przyszłych pokoleniach. A kto daje nam prawo dzisiejszemu społeczeństwu, żeby się zadłużać? I teraz, jak pani się pytała tutaj o tym wątku, aspekcie kulturowo-społecznym i że tu trzeba o tym myśleć. To jest powszechna dążność, proszę panią, że ta chęć konsumpcji, zwiększenia swego jest po prostu nie do okiełznania, prawda? I ta ekscytacja możliwością właśnie sobie pożycia na cudzy koszt jest po prostu nie do poskromienia. I teraz odpowiem panu na pytanie. W takich warunkach absolutnie nigdy nie da się przywrócić normalności, prawda? Bo właśnie ta dążność do modelu państwa opiekuńczego czy socjalistycznego jest po prostu niewyłączalna. Także jeżeli ktoś myśli o naprawie Europy i tego państwa, naprawdę ostatnią rzeczą, która mu powinna przychodzić do głowy jest
i demokracja, ale też no, jeszcze więcej tej demokracji. A mogę, bo, przepraszam, czy mogę doprecyzować, bo wiem, że pan taką właściwość prezentuje, zresztą jestem pod wielkim wrażeniem właśnie takiego mówienia. No, chciałbym naprecyzować pana na takie, czy państwa ugrupowanie prowadziło wewnętrznie jakąkolwiek debatę na temat elektronicznej partycypacji obywatelskiej? Ja się dowiedziałem dopiero będąc tutaj zaproszonym. Ach, to wiele wyjaśnia. Tak, absolutnie, oczywiście tak, ale wie pan, my mamy tę cechę charakterystyczną, że właściwie w odróżnieniu od innych partii, tak naprawdę przez 20 parę lat, niezależnie o kogo się zapytamy, czy szarego członka nazwijmy to, czy prezesa oddziału, prawda, czy prezesa partii, my generalnie właśnie do każdego zagadnienia społecznego, politycznego mamy te same odpowiedzi. Właściwie nie musimy ich rozgadniać, nie potrzeba SMS-ami, prawda, tak, gdzieś tam rozumiem. Kogoś instruować i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Także tu odpowiadając panu, tak, no to co... Jeżeli teraz Chiny idą do przodu, jeżeli Brazylia się rozwija, no to Europa się wyludnia i zadłuża. To są dwa główne jak gdyby cechy charakterystyczne otaczającego na świata. No ale jak możemy konkurować z wolnym światem, gdy no, wydaje się w błoto na obzduraną politykę klimatyczną 800 miliardów złotych. To jest wszystko z kieszeni podatników, europodatników, prawda? Panie Krzysztofie. I dalej tkwimy w tym błędzie. Nie widzimy, że to są konsekwencje właśnie takiego no, idiotyzmu po prostu i następne 7 lat znowu 800 miliardów złotych na jakieś tam właśnie wiatraczki i tego różne przybytki, że tak powiem. Generalnie chodzi o to, że naród, tak? No tak, jak jest w konstytucji. No, to jest konsekwencja demokratyzacji. No oczywiście, tak. Że tak. A teraz, czy nie wiem, jak państwo do tego podchodzą. Znaczy, pan już wiem, jak. Natomiast wydaje się, że kiedy mamy tą taką globalizację teraz coraz bardziej, jest to sygnalizowane jako istotny problem społeczny, no to państwa narodowe jakby tracą na podmiotowości. No już nie jesteśmy jako państwo narodowe tak wielkim podmiotem na arenie międzynarodowej. I jeżeli chodzi o tę Unię Europejską, ale też właśnie w kontekście tej elektronicznej partycypacji obywatelskiej, no jest szansa, żeby jednak obywatele mieli jakikolwiek głos. Ponieważ za chwilę decyzje będą podejmowane jeszcze bardziej ponad głowami, nie tylko już na poziomie krajowym, ale europejskim. I nie wiem, czy jesteście państwo zdania, wiem, że nie mogę teraz tak zadać, ale to jeszcze będzie za chwilę druga będzie runda, a musimy skończyć jeszcze tą, ale proszę tam gdzieś odnotować tak pod rozwagę, czy to jest tak, że to jest taka alternatywa, że my naprawdę stworzymy globalny jakiś twór polityczny, albo przynajmniej europejski i już nie będzie państwa polskiego z tą konstytucją, jaką mamy. Taką rozwagę chciałbym, żebyście państwo jakby to... Pani chciałaby jeszcze odpowiedzieć tutaj na ten? To znaczy tak, chciałabym... Adwocem krótko, proszę uprzejmie. Króciusieńko dosłownie. Cieszę się, że mój szanowny przedmówca wymienił ruch narodowy. Może się pani zrewanżować teraz? Kobiety przyjmują dary, a nie rewanżują się, tak? Więc nie będę. Okay. Natomiast państwo wybaczą, ale w tym momencie przeze mnie przemawia raczej dyscyplinujący wewnętrznie nauczyciel akademicki, a nie dama, która wchodzi w politykę. A mianowicie wcześniej pojawiło się pojęcie narodu. Pan niezwykle ekspresyjnie wyraził kwestie go dotyczące. Natomiast słyszałam potem śmiech na sali. Państwo, tak się zastanawiam, czy państwo się śmieli z dykteryjki, czy ten śmiech był wokół pojęcia naród. A mówiąc państwo się zaśmiali wtedy, kiedy powiedziałem, że to wszystko wyjaśnię. W związku z tym, że kontekst był taki, jak przypuszczam, to ja temat dzisiejszej debaty, który sytuowałam raczej w gloryfikacji demosu, a zarazem cieszę się, że wątek narodowy się pojawił. Powiedziałabym tak, że dzisiejszy temat dyskusji nie dotyczy tylko, powiedziałabym, takiego literalnego pojęcia elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Tylko no, tak naprawdę my nie mówimy o samej elektronicznej inicjatywie ustawodawczej, tylko o kwestii polskiej. Tylko nie wszyscy z państwa w sposób bezpośredni używają tego pojęcia. I dwa... Gdybym jeszcze mogła spuentować ad vocem. Proszę bardzo, krótko. A mianowicie przychodzi mi do głowy takie pojęcie, skoro pan się posługiwał metaforami, ja też sobie pozwolę,
odwołam się do kultury italskiej, a mianowicie pojęcie palazzo, gdzie polityka jest taką ogromną przestrzenią, takim pałacem, do którego wszyscy wchodzą i wychodzą, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto jest tym królem, kto jest tym księciem. I ja się troszeczkę boję, że sama elektroniczna inicjatywa ustawodawcza, gdyby tylko miała swoją wersję elektroniczną, a nie alternatywną wersję kontakt człowieka z człowiekiem, stałaby się właśnie takim trudnym palazzo dla wielu ludzi. Ja krótko ad vocem, jeżeli mogę. Teraz nie, naprawdę nie. W następnej, proszę sobie zanotować to, co pan... Nie. Pan Krzysztof Koszyński, teraz chciałbym panu Krzysztofowi oddać głos. Powiem tylko, że no, fajnie, bo tutaj można tak odwołać się na przykład do narodu i akurat może być ad vocem na przykład partia, która ma ruch narodowy. Tutaj mamy, rozumiem, PSL, czyli mamy Polskie Stronnictwo Ludowe, więc możemy się teraz do ludu odwołać. Proszę uprzejmie. Jeśli państwo pozwolą, to wrócimy do sedna sprawy, ale na początek to myślę taka ciekawostka, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale pierwszy raz od przedstawiciela partii Janusza Korwin-Mikke udało się usłyszeć, że oni się boją klikalności w internecie. To jest ciekawe, bo zawsze was podziwiałem, że tą klikalność jednak w internecie macie dużą. W służbie demokracji już nie. Okej. Wracając do pierwszego pytania, które padło tu na sali, czyli czy zwolennik, czy przeciwnik. Zwolennik, ale zwolennik racjonalny. Dlaczego zwolennik? Bo zwolennik, uważam, że ta elektroniczna inicjatywa ustawodawcza jest z perspektywy rozwoju demokracji bezpośredniej i decentralizacji władzy, gdyby słuszną inicjatywą i dobrym kierunkiem zmian. Natomiast dlaczego racjonalny? Bo uważam, że powinien być szereg obostrzeń związanych z wprowadzeniem tego typu elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Ja sam kilka razy zbierałem podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą właśnie w ten sposób fizyczny. Nie traktuję tego zbierania w sposób fizyczny jako pewnego rodzaju barierę dla przeprowadzenia pewnych rozwiązań, które proponuje grupa obywateli, ale traktuję to jako konieczność wysiłku ze strony obywateli, ażeby przeprowadzić swoją inicjatywę, swój pomysł dla nowych inicjatyw, dla nowych rozwiązań, dla zmian w konkretnych przepisach prawnych. I uważam, że jeśli mamy zbierać tych podpisów 100 tysięcy, i to nie jest łatwe zadanie, wiele też inicjatyw, które się pojawia, po prostu tego nie realizuje i nie udaje im się zebrać wystarczającej liczby podpisów, to poprzez internet, gdybyśmy postawili też ten próg 100 tysięcy kliknięć, no to mogłoby się okazać, że te podpisy fizycznie zbiera się powiedzmy przez miesiąc czy dwa miesiące, jeśli chodzi o ten maksymalny okres zbierania tych podpisów. Natomiast w internecie, jeśli patrzymy na tak zwane farmy lajków na Facebooku, no to te 100 tysięcy jesteśmy w stanie zgromadzić w przeciągu kilku godzin. I pytanie, czy to nie powodowałoby zalewu inicjatyw, także tych absurdalnych, ze strony różnych marginalnych grup społecznych. I to jest pewnego rodzaju zagrożenie, więc ja bym się osobiście zastanawiał, jeśli wprowadzać tą elektroniczną inicjatywę, to wówczas być może ten próg należy podwyższyć, jeśli chodzi o podpisy obywateli poprzez internet czy poprzez tą elektroniczną inicjatywę. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze i drugie pytanie. To mogę tutaj panu, zaraz jeszcze panu oddam głos, bo nie wykorzystał pan całego tego czasu, ale rozumiem, że zwraca pan uwagę na problem manipulacji informacją i zwraca pan uwagę na problem istotny, wydaje mi się, w tym temacie, mianowicie na edukację medialną, znaczy na niski poziom edukacji medialnej, mianowicie, że ludzie w swojej masie, którzy stanowią naród, albo lud, albo państwo, albo sprawiedliwość, nie, przepraszam, to... Demos. To są podatni na manipulacje, a tutaj od razu trzeba wspomnieć być może taką manipulację, jak była ujawniona w tej umowie, którą rząd zawarł. Tak? Mianowicie tam było wsparcie w sytuacjach kryzysowych polegające na zniwelowaniu opinii publicznej. Tak?
Okej, to taka, bo wydaje mi się, że to jest istotny temat. Znaczy w sensie manipulacja, zwrócił pan uwagę na istotny temat w tej dyskusji. Proszę uprzejmie. Kontynuując, jeśli chodzi o odpowiedź na kolejne pytania, które tutaj padły z sali, Parlament Europejski, inicjatywa ustawodawcza. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry krok, jeśli miałby na tym gdyby tracić państwa członkowskie poprzez utratę swoich kompetencji. Jeśli w tym kierunku mielibyśmy iść, to byłoby niedobre rozwiązanie. Natomiast wydaje się, że na tym poziomie uzgodnień z Komisją Europejską i ten etap, ta procedura legislacyjna, która jest obecnie uregulowana, wydaje się wystarczająca. No chyba, że ta inicjatywa ustawodawcza parlamentu byłaby w taki sposób uregulowana, że nie godziłoby to w narodowe kompetencje parlamentów państw członkowskich. Więc tutaj stawiam też pewną wątpliwość. I jeśli chodzi o te pytania, to chyba tyle. Dziękuję. Tu pan, dobrze myślę, że pan Grzegorz Gruchalski, tak? Tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, każdy instrument, każde narzędzie wpływające na rozwój demokracji w Polsce, więc także inicjatywa ustawodawcza, oczywiście jestem zwolennikiem inicjatywy. Polska demokracja jest bardzo uboga w inicjatywy demokratyczne, obywatelskie. Niewielki odsetek ludzi głosujących na teraz każde sondaże, które pojawiają się, jeśli chodzi o frekwencję wyborców do wyboru do Parlamentu Europejskiego, pokazują, że ta frekwencja będzie na niskim poziomie, więc zwiększanie demokracji, taka inicjatywa ustawodawcza, która by wynikała właśnie też z komputera prywatnej osoby i to zbieranie podpisów byłoby łatwiejsze. Wiadomo, sam zbieram podpisy pod różnymi inicjatywami ustawodawczymi. Wiem, jaki to jest duży trud zorganizować całą kampanię informacyjną, całą kampanię społeczną, żeby takie podpisy zebrać, więc oczywiście trzeba iść w kierunku takiej inicjatywy ustawodawczej, elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. Jako Sojusz Lewicy popieramy takie rozwiązania. Wydaje mi się też, że jeśli chodzi o to pytanie w zakresie kompetencji Parlamentu Europejskiego, też jestem zwolennikiem, żeby jednak Parlament Europejski, który jest najbardziej demokratyczną instytucją w Unii Europejskiej, wybraną przez nas obywateli, przez każdego z nas osobno, powinien mieć rolę ustawodawczą, tak jak w każdym parlamencie narodowym. Oczywiście no, pozostaje kwestia do doszczegółowienia tego całego procesu, tak aby Parlament Europejski miał faktycznie rozsądne kompetencje i też nie zawsze mógł wpływać na pewne procedury w państwach członkowskich, więc tu też wymaga to większej i głębszej dyskusji też na forum Parlamentu Europejskiego po nowej kadencji. Wracając do naszej inicjatywy ustawodawczej elektronicznej, warto by było może w Polsce w jednej z gmin, powiatów czy miasta wprowadzić taką podpisy elektroniczne, te podpisy, które są wymagane, żeby ta inicjatywa miała skutek prawny. Sprawdzić taki eksperyment, ile osób wzięłoby udział z wszystkich możliwych, wszystkich obywateli zaopatrzyć właśnie w te podpisy elektroniczne i wprowadzić taki eksperyment, który by sprawdził, na ile faktycznie obywatele by byli zainteresowani taką formułą internetową. Mi się wydaje, że taki eksperyment byłby dobrym pomysłem, żeby każdy obywatel mógł się wypowiedzieć w taki demokratyczny sposób, czy warto jest wziąć. To jeszcze było pytanie. Przepraszam, kto miałby taki eksperyment zrobić? Państwo polskie, oczywiście. A czemu państwo jako partia nie moglibyście zrobić takiego eksperymentu we własnym zakresie? Znaczy nie mamy takich możliwości. No, państwo ma, w kompetencjach państwa leży było zaopatrzenie na przykład mieszkańców danej gminy, to już tam nie wnikam, czy to będzie gmina na terenie Mazowsza, na terenie Wielkopolski. Państwo ma instrumenty prawne, żeby taką gminę zaopatrzyć w te podpisy elektroniczne, jest w stanie to zrobić. Wiesz, to się oczywiście z kosztami, no ale wiadomo, że taki eksperyment byłby miarodajny i by wtedy spowodował to, czy faktycznie obywatele byliby zainteresowani formułą elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że było tu pytanie o wprowadzenie odpłatności za głosowanie w wyborach. To chyba nie jest... To był statement. Nie najlepszy pomysł. Nawet stanowisko. To nie jest najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że... No szokowany jestem w ogóle, że takie pomysły ludziom chodzą po głowie. Ja bym jeszcze chciał pociągnąć, przepraszam, że, bo zaciekawił mnie pan. Bo pan chodzi o to, że mamy w Polsce przepisy już, które pozwalają na przeprowadzanie konsultacji publicznych na poziomie gminy. I zastanawiam się dalej, bo mamy też, zapytałem państwa o ten pułap, no tu w poprzedniej wersji, w poprzedniej części była na ten temat dyskusja, był minister, wiceminister administracji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który opowiadał, szkoda, że państwa niektórych nie było, opowiadał, jakie są plany rządu w tym zakresie i również w tym obszarze. Stąd nie do końca... Plany są planami zawsze. Stąd nie do końca rozumiem, a chciałbym zrozumieć tą ideę,
tego przeprowadzenia tej konsultacji, którą pan zaproponował. Nie do końca to rozumiem. Znaczy, to jest bardzo prosty mechanizm, bo zaopatrzamy, przykładowo mamy jedną gminę, 15 tysięcy mieszkańców, zaopatrzamy każdą osobę w taki elektroniczny podpis, który za pomocą internetu mógłby być wykorzystany i temat, który jest w tej gminie bliski, poddajemy pod głosowanie elektroniczne i sprawdzamy, jaka będzie frekwencja osób, które wezmą udział w takiej... A te osoby przecież mogą skorzystać z profilu zaufanego ePUAP i przeprowadzić to na platformie konsultacji publicznych Ministerstwa Gospodarki. Nie rozumiem, po co te koszty, o których pan mówi? No to można też tak zrobić, ale oczywiście ten pułap, jak wszyscy tutaj uczestnicy, nie bardzo używają tej formy, więc może warto pójść w trochę inny segment zrobienia takiego eksperymentu. Na poziomie gminy możemy skorzystać choćby takiej wiejskiej. Możemy skorzystać choćby z systemu ARIMR-u przecież, który istnieje dla dopłat i tam jest 3,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. Więc to jest śmieszne, ale to jest blisko 10 razy więcej niż ze statystyk ministra Dmowskiego wynika, że mamy pułapów, prawda? Tak, tak. Wystarczyłoby to zintegrować i to miałoby sens. No właśnie, bo mam takie wrażenie, że tej propozycji też nie dyskutowaliście państwo wewnętrznie w partii, którą pan reprezentuje. Nie, to jest autorski pomysł mojego sztabu wyborczego. Aha. Ale nie przed chwilą go... No rozumiem, czyli on był tak bardziej przemyślany. Rozumiem. Czy ktoś z państwa jeszcze... Ja jeszcze. Proszę, akurat tak się niefortunnie złożyło, że akurat dostałem mikrofon. Fortunnie. Szczęście w nieszczęściu. Szanowni państwo, niestety mamy taką sytuację, że niestety w większości z panelistów teraz nie było obecnych na poprzedniej części. W związku z tym pewnym objawieniem dla nich są pewne statystyki i pewne fakty, które powinny być powszechnie znane z dwugodzinnej lekcji, jakiej udzielili nam Islandczycy i paneliści poprzedni. Natomiast... Mając ten przywilej, że mówię w tej rundzie jako ostatni, pozwolę sobie zacytować w odniesieniu bezpośrednio do naszego tematu. Pozwolę sobie zacytować gościa, który się zupełnie nie wiązał z internetem. To był Charlie Wilson, który zorganizował fantastyczną kampanię w 1987 roku, taką zakulisową, dotyczącą wspierania bataliantów afganistańskich, który później napisał książkę ze wspomnieniami. On był kongresmenem w trakcie rządów Reagana. Zrobił niesamowite rzeczy. Natomiast problem nastąpił później. I w swojej książce we wspomnieniach jedno z ostatnich zdań w książce brzmi tak. We did great things. We wanted to move mountains, but we fucked up the endgame. To mniej więcej tłumaczy się na tyle, że... Ale nie wszystko, jak pan tłumaczy. Tak, mniej więcej tłumaczy się na tyle, że zamierzenie jest świetne, bo wszyscy z obecnych tutaj panelistów w odniesieniu do inicjatywy ustawodawczej obywatelskiej jako takiej mówią słowami Rutkowskiego. No jak? Natomiast, to jest też słynny cytat gifowski, przepraszam, jestem dzieckiem internetu, więc mówię trochę gifami. Trochę pan tak wygląda. I problem jest taki, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że idea jest zacna i słuszna. Bez przesady. Chyba, że ktoś jest monarchistą, tak, na przykład. Natomiast co widać, jeśli się komuś zechce wejść na przykład na stronę Komisji Europejskiej, gdzie wiszą wszystkie inicjatywy ustawodawcze w Europie. Połowa jest po grecku. I nie wiem, o co w nich chodzi. Jest jedna z Polski i zostają jeszcze dwie, które dotyczą jakichś bardzo technicznych rzeczy, odniesieniu składu dymu e-papierosów albo czegoś takiego. W gruncie rzeczy problemem nie jest za duża klikalność. Problemem jest to, że w tym momencie przez opór stawiany przez administrację, przez biurokratyzację, przez zbyt wysoki poziom regulacji i co przyznał pan minister w trakcie poprzedniej mojej tury pytań do niego, mamy po prostu zbyt wysokie koszty certyfikowania. Tak? Jeżeli mamy kazus Islandii, gdzie partycypacja w budżecie partycypacyjnym w Reykjaviku wynosi 10% za pośrednictwem internetu, to u nas to wynosi 2%, a i tak bijemy rekordy względem tego, ile projektów złożyliśmy w Warszawie. Polska administracja jest po prostu niewydolna. W związku z tym stawianie kolejnych barier dla certyfikowania obywateli w zakresie inicjatywy ustawodawczej, dokładanie kolejnych podatków pod tytułem opłata za podpis elektroniczny chociażby. Na szczęście ePUAP jest darmowy i tutaj ewidentnie widać, bo podpisów elektronicznych wydaliśmy 50 tysięcy, ePUAP-ów jest 400 tysięcy. Jeżeli dorzucimy do tego certyfikowane, mam nadzieję, że jest to też w planach Ministerstwa Cyfryzacji, jeżeli dorzucimy do tego certyfikowane profile w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to będziemy mieli ponad 10% pokrywalności tej takiego piercingu pomiędzy użytkownikami internetu, a ludźmi, którym państwo okazuje łaskawie
zaufanie, bo są uwiarygodnieni i wiemy, że oni to oni. Tak? Jeżeli państwo chce naprawdę coś zrobić, ja jestem gorącym zwolennikiem tego rodzaju rozwiązań, to w trakcie komisji, w trakcie przesłuchań komisji, która pracowała nad poprzednią ustawą europejską o inicjatywie ustawodawczej obywateli, padły dwa bardzo ważne stwierdzenia. Pierwsze to było przedstawiciela bodajże jednej z izb telekomunikacyjnych, który powiedział, nie potrzebujemy certyfikatów, nie potrzebujemy opłat za podpis elektroniczny, nie potrzebujemy infrastruktury ze strony państwa w postaci strony internetowej, którą będzie zarządzało na przykład PKW, dajcie nam chmurę. Dajcie nam chmurę w postaci infrastruktury i od tego jest państwo, bo państwo rzeczywiście jest w stanie ponieść te koszty. W Warszawie w zeszłym roku wydaliśmy 1,5 miliona złotych na budowę centrum informatycznego na potrzeby katastru. Ten urząd jest wykorzystywany w 20 czy 30%, ich sam zasób informatyczny. Tak, to mamy przestrzeń do tego, żeby nawet w duchu wolnościowym umożliwić obywatelom działanie w tej kwestii. To samo kolejna jeszcze ostatnia rzecz, naprawdę już będę kończył. Nie, bo jeszcze pana dopytam. Okej. Ostatnia rzecz, jaką jeszcze chcę powiedzieć takim stwierdzeniem, to jest, panowie z Reykjaviku wspominali o tym, że, chwileczkę, z tych 10% partycypantów w budowaniu inicjatywy, bo to nie jest bezpośrednia inicjatywa, tylko budowanie inicjatywy obywatelskiej, powstaje kilkaset projektów, większość z nich trafia do urzędu jakiegoś rodzaju, po czym otrzymują oni feedback. Uwaga, w Polsce słowo nieużywane przez polityków, feedback. Bardzo dobrze, bo mamy ustawę o języku polskim, wie pan. Informacja zwrotna, gratuluję. I problem polega na tym, że nawet jeżeli zechcemy napisać ustawę i zechcemy brać udział w bezpośrednim stosowaniu, uchwalaniu prawa, na ogół spotyka się to z odrzuceniem ze strony polityków. Czyli ta demokracja bezpośrednia, pośrednia, jeżeli mogę tak powiedzieć, z wykorzystaniem Izby Legislacyjnej jako pośrednika między obywatelem, to ta reprezentacja się nie sprawdza. To nie jest test dla obywateli, to jest test dla państwa, które jest nieefektywne w tym momencie. I to jest palec skierowany na wszystkie partie reżimowe u władzy w tym momencie. Bo co z tego, że zbierzemy nawet 1 milion podpisów, czy 2 miliony, jeżeli później i tak zostanie wniosek o referendum odrzucony. To jest kazus 6-latków, tak? Ponieważ w poprzedniej części niejako swojej wypowiedzi jakby wykazał pan, że jakby ten temat, który tutaj poruszamy, nie jest dla pana nowy, to proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Załóżmy, że będziemy mieli tą... Załóżmy, że mamy szereg takich możliwości realizowania tej partycypacji obywatelskiej. Czy to prawo petycji, czy to udział w konsultacjach publicznych, czy też wreszcie chociażby popieranie właśnie inicjatywy obywatelskiej legislacyjnej, czy ludowej, jakbyśmy powiedzieli na gruncie unijnym. Demos. No w każdym razie, proszę mi powiedzieć, czy jest pan zwolennikiem tezy, że osoby, które biorą udział w tego typu procesie, obywatele, którzy biorą udział w tego typu procesie, mają mieć prawo do anonimowości, czy też uważa pan, że powinno być tak, że ktoś, kto bierze udział w tego typu procesach, powinien być identyfikowalny i ta informacja o nim powinna być powszechnie dostępna? Dlatego mój pomysł właśnie z budową chmury. Tak czy nie? Dlatego mój pomysł z budową chmury. Ja jestem zwolennikiem anonimowości i praw internautów w internecie, co do zasady. Natomiast razem zresztą z panem Dębskim z Twojego ruchu i z ministrem Bonim z Platformy Obywatelskiej podpisaliśmy taką deklarację, że jeżeli zostaniemy wybrani do Europarlamentu, to będziemy do ostatniej kropli krwi bronili praw internautów, w tym prawa do anonimowości w internecie. Natomiast jeżeli państwo stworzy chmurę albo stworzy portal, no jeżeli będzie skąpa, a jest to pewnie stworzy jakiś tam portal, który umożliwi obywatelom wejście dobrowolne i uczestniczenie w tej debacie politycznej poprzez zalogowanie się na portal, to automatycznie my w internecie mamy prawo robić to, co chcemy. Tak? Jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo zrzec się w tym obszarze, w działalności tej kontaktu między państwem a nami, mamy prawo zrzec się anonimowości. Zapytałem w pewnym kontekście. Otóż teoria komunikowania podpowiada, że nie tylko liczy się to, co się mówi, ale też liczy się to, kto mówi. Znaczy, żeby zrozumieć przekaz, trzeba wiedzieć też, kto jest jego odbiorcą i nadawcą. Jeżeli będzie to anonim, to ja tak naprawdę nie wiem, co on tak naprawdę do mnie mówi. Innymi słowy, Zosia 37 albo Kwiatek 15, tak, może tak naprawdę nie być anonimowym obywatelem zatroskanym losami państwa, tylko realizować konkretną agendę
Rozumie pan. Dlatego na przykład ja jestem przeciwnikiem anonimowego kontaktu w procesie podejmowania decyzji. Ja jestem wolnościowcem, więc ja uważam, że w tej sferze, w której chcemy występować jako obywatele. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Chodzi mi o to, że ta alternatywa jest nieprawdziwa, bo jeżeli pan jest wolnościowcem, to w takim razie kim ja jestem, tak? Sam musi się pan określić. Jako wolnościowiec ja panu nie mogę tego powiedzieć. No widzi pan. To pozostaje, to możemy zostawić. No, pewnie jest pan Polakiem. Jasne. Pan poseł chciał jeszcze, rozumiem, ad vocem, tak? Krótko i potem ten. I na tym skończymy pewną tą pierwszą część. I za chwilę oddam głos. Proszę mikrofon. Jedna uwaga, w sprawie odrzucania społecznych projektów ustaw nie ma konsensu w tej chwili. Dlatego, że jest projekt, pakiet demokratyczny złożony przez Kazimierza Ujazdowskiego, który właściwie wyklucza odrzucenie w pierwszym czytaniu społecznego projektu ustaw. Jest problem stworzony przez rząd, z którego przedstawicielem pan podpisywał deklarację ostatnio. Problem polegający na tym, że obywatele na przykład nie mają prawa decydować, czy chcą, żeby ich dzieci, w jakim zakresie chcą, żeby były uczone historii. Bo to się wyklucza. Jest problem tajności aktu referendalnego, stworzony przez prezydenta i premiera, którzy wezwali do tego, żeby w referendum warszawskim brali udział tylko zwolennicy odwołania pani prezydent, a więc żeby de facto to głosowanie miało charakter jawny. Jedna uwaga do pytań, które pan postawił. Problem państwa narodowego polega na tym, że to jest jedyne forum, oczywiście poza mniejszymi forami, które istnieją wewnątrz niego, na którym jest możliwa demokracja. Dlatego, że demokracja to nie jest tylko plebiscytaryzm. Bardzo wiele tyranii posługiwało się plebiscytem. Demokracja to są rządy większości poprzedzone debatą publiczną. Z poszanowaniem praw mniejszości. Nie ma debaty publicznej, nie ma demokracji. I dlatego ja na początku mówiłem o tym, że do debaty publicznej powinniśmy maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje internet. I wszystkie regulacje tutaj tworzone są rzeczą dobrą. Natomiast decyzje podejmowane to już jest co innego. Ale mówię, tak naprawdę demokracja jest możliwa tylko tam, gdzie toczy się debata, gdzie wysłuchujemy nawzajem swoich argumentów, gdzie przynajmniej mamy szansę przedstawić te argumenty. Natomiast problem, mówię, wracając do tego, problem jest z władzą, która dzisiaj uważa, że nawet nie chce dyskutować projektów, nawet nie chce dyskutować projektów obywatelskich. To jest problem rzeczywisty. Bo tutaj się zgłosiło szereg osób do ad vocem, a to by nam otwierało całą tą, także pani przeproszę. Pakietu demokratycznego pana przeproszę. Zrobię chwilę, poproszę o głos i za chwilę wrócimy do następnej rundy. Dobrze? Proszę uprzejmie o to. Chciałbym, żebyście, teraz, bo mamy jakby półfinał, tak? Usłyszeliście państwo, zadawaliście państwo pytania na samym początku, zupełnie inaczej niż w znanych mi takich panelach. Pytanie, czy chcielibyście państwo teraz skomentować to, co usłyszeliście? Proszę uprzejmie. Wszyscy zgadzają się z tym, że to jest innowacja ważna i ona się stanie niezależnie od tego, czy będzie ta inicjatywa uchwalona i zrealizowana, bo taki jest postęp technologiczny i to nie uniknie się tego. Natomiast wydaje mi się, że ja bym patrzył na zagrożenia. Jeżeli po prostu inicjatywa będzie tylko na tym zasadzie, że będzie elektroniczna inicjatywa ustawodawcza, że obywatele będą zgłaszać mnóstwo postulatów i one będą pusto z punktu widzenia, bo rząd się odwraca plecami od tego, to będzie co? Pierwsza rzecz będzie pasywność, ja już na drugi raz nie będę wyrażał. I będzie frustracja. I uważam wobec tego, co zrobić. Jest dalej, ale układ jest to, że ta nowa elektroniczna inicjatywa tego nie zmieni. Bardzo szybko pójdzie do tego samego. Więc ja uważam tak, na moim odczuciu, dopóki obywatele nie stworzą sobie niezależnych ciał eksperckich, które będą w stanie podać tą inicjatywę w sposób uzasadniony, z argumentami bardzo silnymi, to wtedy po prostu jest jakaś szansa, że część bardzo dobrych postulatów zostanie zrealizowana. Proszę mi powiedzieć, skąd pan bierze w swojej działalności informacje na temat finansów publicznych? Bo wiem, że pan się tym zajmuje. Ja się zajmuję od 10 lat, więc oceną skutków regulacji działam przy Związku Banków Polskim w Instytucie. Skąd? W Warszawskim Instytucie Bankowym. I oczywiście ja nie twierdzę, że
akurat łatwo udzielają informacji na temat regulacji. Bardzo jest tutaj też, powiedziałem, pewna całkowita w dużym stopniu poufność i tak dalej. Ale w każdym razie ja widzę... Czyli to... nie bierze pan tych informacji, bo nie chcą panu dać? Nie w tym sensie, że oczywiście te, które są publikowane przez KNF czy Narodowy Bank Polski, ja traktuję jako podstawowe, tak samo jeszcze z Biura Informacji Kredytowej, ale generalnie uważam, że ta bardzo cenna rzecz, ona przegra z tą machiną legislacyjną krajową. I co zrobić, żeby po prostu, wiadomo, żeby mieć dobre informacje i żeby te informacje w taki sposób przetworzyć, żeby przekonać ustawodawcę. Ja uważam, że to wymaga niemalże rewolucji, zmiany legislacji. I to jest wielki problem. Druga rzecz, chciałem może powiedzieć tak, że jak ja obserwuję ten rynek finansowy i tak dalej, to co państwo mówią o tym, jak czy ma być Unia Europejska, to całkowicie nie pokrywa z tym, co faktycznie robi. Unia Europejska przede wszystkim forsuje Unię Bankową, następnym krokiem jest Unia Fiskalna, a następnym krokiem jest Unia Polityczna. Czyli idziemy całkowicie w kierunku centralizacji, a nie żadnej federacji ani tak dalej. I w związku z tym uważam, że powinniśmy zdecydowanie wobec, tutaj pani tak pokazuje, jeżeli 80% aktów prawnych w Polsce ma swoją genezę w Unii Europejskiej, powinniśmy tam działać. A niestety w poprzedniej kadencji jeden nasz parlamentarzysta trochę się znał na legislacjach, nie lobbujemy, nie potrafimy tworzyć sojuszy różnych i wobec tego nie mamy właściwych uzasadnień i przegrywamy, wdrażamy te dyrektywy, które nas blokują, nas hamują. Dziękuję. Chciałbym też jeszcze oddać następnym osobom głos. Dlatego proszę bardzo, oddałem panu mikrofon. Powiem tylko, że wspomniałem o tym, że razem z Fundacją Batorego przeanalizowaliśmy 2012 rok, wszystkie wątki legislacyjne rządu. 110 projektów ustaw, wszystkich dokumentów, które przeszły przez rząd, wszystkich uwag, które zostały tam zgłoszone, masakryczna praca, bardzo dużo dokumentów. Ciekawe są oceny skutków regulacji tych projektów, które dotyczą implementacji prawa unijnego. A już moim takim ulubionym, chociaż oczywiście w cudzysłowie takim przykładem ustawy jest propozycja nowelizacji kodeksu pracy, gdzie było w ocenie skutków regulacji powiedziane na wstępie, że nie będzie wpływu na rynek pracy, a w ocenie wpływu na rynek pracy powiedziane było, że wpłynie na wszystkich, że właściwie odwrotnie, że na początku było powiedziane, że wpłynie na wszystkich, którzy są pracownikami i pracodawcami, a na końcu powiedziane było, że nie wpłynie na nikogo. Czy dałoby się to objąć jedną ręką, jednym palcem i drugim te dwa akapity? Proszę bardzo. Ja bym chciał wrócić do pytania, które postawiłem na początku, bo nie uzyskałem na nie odpowiedzi. Proszę przypomnieć pytanie. Czy państwo, którzy reprezentujecie swoje partie, jesteście gotowi na wprowadzenie tych narzędzi? Dlatego, że w 90-tych latach, kiedy nad Polską unosiła się jeszcze mgiełka komunizmu, dopiero co wyzwalaliśmy się z tego, w parlamencie powstawało góra kilkaset ustaw w skali roku. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili, to jest istna biegunka legislacyjna. To są ustawy wystrzeliwane jak z automatu. I w momencie, w którym pojawi się elektroniczna inicjatywa ustawodawcza, w którym ustawodawca będzie musiał ją przeanalizować, zrobić badania społeczne, czy naprawdę jesteście państwo gotowi na to, żebyśmy, nawet nie wiem jak to nazwać, ale trudno będzie to nazwać nawet stajnią Augiasza. Ilość wpływających prawdopodobnie ustaw plus to, co robi w tej chwili Sejm, może sparaliżować. Stąd było moje pytanie, czy jesteście państwo gotowi na to, żeby wprowadzić taką formułę. Dziękuję uprzejmie. Może sparaliżować, a może też nie sparaliżować, bo przecież takie inicjatywy również powinny być poprzedzone oceną skutków regulacji. Prawo powinno być tworzone w oparciu o dowody, również w przypadku inicjatywy obywatelskiej. Także proszę też to brać pod uwagę. Zanim jeszcze panu Józefowi oddam głos, chciałbym państwa poprosić właśnie o takie głosy również innych państwa. Chciałbym zapytać, co w tych wypowiedziach, co w tej debacie, którą tutaj symulujemy, państwu się podoba, a co się nie podoba? Jeżeli takie krótkie, znaleźlibyście państwo takie krótkie punkty, to ja byłbym bardzo ciekawy, jeżeli byście mogli państwo na to odpowiedzieć. Proszę uprzejmie. Więc tutaj padły takie
głosy, że wprowadzenie inicjatywy ustawodawczej w Parlamencie Europejskim prowadziłoby do ograniczenia roli państw. Otóż ja nie o czymś takim myślałem. To znaczy, po pierwsze, to oznacza w sposób oczywisty ograniczenie roli komisji. To chodzi o to, że o tego typu inicjatywy, których w tej chwili jedynym organem inicjującym jest komisja. To chyba jest jasne. Teraz te wszystkie inicjatywy europejskie, to znaczy te legislacyjne, w obecnej chwili trafiają do komisji. To jest tak jakby w Polsce, o czym mówimy, o inicjatywie ustawodawczej, która by trafiała do rządu. To trzeba sobie zdawać sprawę, o czym rozmawiamy. No właśnie, więc to się państwu nie podoba, a gdzie indziej akurat odwrotnie. Druga kwestia. No i jaki jest w tej chwili obecny stan? To znaczy, jak to w ogóle wygląda? Przecież to jest sprawa całkiem jasna, że tych inicjatyw europejskich to jest w tej chwili jedna. Być może, że ja myślę, że to jest już dość długi okres działalności, więc tam były pewne trudności odnośnie właśnie wprowadzenia tej możliwości zbierania przez internet, ale najprawdopodobniej to będzie jedna, dwie inicjatywy rocznie. O tym rozmawiamy. To mogłoby przecież zablokować parlament. No o to chodzi. Natomiast tak jak powiedziałem, problem polega na tym, że jednak działalność Parlamentu Europejskiego, podejmowane przez niego decyzje, to wygląda trochę inaczej niż w parlamentach narodowych. Przede wszystkim istota sprawy polega na tym, że we wszystkich parlamentach narodowych rząd się opiera na większości i w gruncie rzeczy opozycja prawie nigdy nie ma wiele do powiedzenia. Natomiast w Parlamencie Europejskim istnieje szereg, Parlament Europejski wielokrotnie podejmował decyzje, które były przeciwne temu, co proponowała Komisja, przeciwne temu, co proponowała czy forsowała Rada Europejska. W sytuacji, gdyby Parlament Europejski miał inicjatywę ustawodawczą, to by całkiem inaczej wyglądało funkcjonowanie Unii Europejskiej, tak bym to powiedział. Z tym, że ja chciałbym z kolei państwa uspokoić, to jest bardzo daleko od tego, dlatego że to wymaga zmiany traktatów i przeprowadzenia w większości krajów referendów. W niektórych krajach w ogóle nie jest znane pojęcie referendum, więc nie we wszystkich, ale w każdym razie to jest bardzo poważna zmiana, ale bez takiej zmiany moim zdaniem to nie ma w ogóle co mówić o demokracji w Europie. Proszę zwrócić uwagę, zawsze jest tak, że tracimy, znaczy w panelach brakuje potem miejsca na głosy z sali, a teraz tak zrobiłem taką, proszę tutaj przekazać mikrofon, zrobiłem taką szybką, niemą, pantomimiczną kwerendę i zdaje się, że to będzie ostatni głos z sali i za chwilę będziecie państwo mogli, no ale to właśnie, widzę jeszcze tu pani, czy ja widzę jeszcze gdzieś u pani, tak, raz widzę u pani, raz widzę, czy widzę gdzieś jeszcze u państwa, u kogoś jeszcze widzę raz, nie widzę, nie? Dobra, sprzedane. To pan, a potem pani i będziemy mogli. Pani Barbara Nowacka mówiła, że jest zwolenniczką głosowania elektronicznego, na co pan Piotr Waglewski odpowiedział, że jest przeciwnikiem głosowania przez internet. W wyborach powszechnych. Otóż głosowanie elektroniczne nie jest równoważne z głosowaniem przez internet. Są dwa rodzaje głosowania elektronicznego. Tak. Jedno to jest przez internet, a drugie to jest z użyciem komputera, który stoi w lokalu wyborczym. W obu przypadkach moja diagnoza jest, znaczy moje stanowisko jest przeciwne. Tak, i pani mówiła, że doświadczenia Stanów Zjednoczonych sprzed 10 lat mówią. Tak, że te doświadczenia 10 lat temu dały wynik negatywny. To są nieaktualne informacje. Dwa lata temu w Tahoma Park w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono
głosowanie z użyciem komputerów stojących w lokalach wyborczych. Głosowanie przebiegło sprawnie, wynik był zadowalający, a system informatyczny do tego głosowania stworzyli polscy informatycy. Zadowalający, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo głosowania. Tak. W tej dyskusji, ta dyskusja jakby toczy się od pewnego czasu. Mamy kontakt z grupą tych właśnie informatyków i innych jeszcze, którzy zajmują się właśnie tym problemem. Prowadzimy ożywiony spór. W tym sporze przyznają czasami koledzy, między innymi z Wrocławia, że z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Albo z anonimowości, albo na przykład z postulatu braku handlu głosami. Albo z jednego, albo z drugiego. W przypadku internetu, a w przypadku maszyn, tam jest kwestia bezpieczeństwa fizycznego takiego urządzenia. W Polsce potrafimy wysadzić w powietrze bankomat, żeby się dostać do pieniędzy. Tam nie musimy się wybuchami dostawać. Być może wystarczyłoby ze zdjęcia zrobiony klucz, otworzenie tej maszyny. Takich przykładów jest setki w tej chwili. Tak uzupełniając. I stanowisko chyba Internet Society Poland, taki raport na ten temat też był przygotowany, także znamy ten raport. I druga sprawa, skoro prawie wszyscy zaproszeni goście są zwolennikami elektronicznej inicjatywy ustawodawczej, to proponuję, żebyśmy w drugiej części przeszli do konkretów. Jest dużo głosów, żeby podwyższyć liczbę wymaganych podpisów, więc rozmawiajmy na temat, do ilu podwyższyć i następnie jak dążyć do wprowadzenia elektronicznej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Dziękuję uprzejmie. Tutaj głos dla pani, tylko tytułem komentarza. Może nie tyle do ilu podwyższyć, tylko na jakiej podstawie wybierzemy metodę głosowania. Znaczy w sensie, z czego powinna wynikać ten próg. Może raczej, no bo skąd? Popatrzymy w sufit i co powiemy, 500? Tak? Albo patrzymy w sufit i powiemy 200? To jest, nie ma podstawy takiej dyskusji. Tak mi się wydaje, przepraszam. Proszę uprzejmie. Małgorzata Ubik, mam prawo wiedzieć.pl. Nawiązując do państwa wypowiedzi a propos tego, że chcą państwa zwiększenia aktywności obywatelskiej w internecie, mam takie pytanie, dlaczego nasz właśnie, mam prawo wiedzieć.pl, przygotowuje taką inicjatywę dotyczącą wyborów. Wysyłamy do wszystkich kandydatów kwestionariusz poglądów i doświadczeń w celu przedstawienia ich dla wyborców. Dlaczego więc państwo, którzy deklarują chęć bycia aktywnym w sieci, w internecie, nie udostępnili nam swoich adresów mailowych? Tutaj nie odnoszę się do wszystkich partii i komitetów. Tutaj na przykład Europa Plus Twój Ruch nam przesłała PSL, SLD. Ale na przykład PO, PiS w ogóle nie odpowiedziało na nasze zapytania o adresy mailowe. Więc jak państwo się do tego odnoszą w związku z tym, co państwo mówili o tym, że chcą być aktywni? A proszę mi powiedzieć, skoro już pani ten wątek, to co państwo zrobicie w związku z tym, że nie dostaniecie państwo? Nie zrezygnujecie państwo z badania? Nie, obecnie kwestionariusze dostało około 800 kandydatów. Jesteśmy już aktywni jako kwestionariusz od początku maja. Około 80 jest już wypełnionych albo jest w trakcie wypełniania. Wysyłamy do tych kandydatów, do których mamy kontakty mailowe, do których nie mamy, próbujemy w jakiś sposób dotrzeć, albo to przez Twittera, przez Facebooka, przez komitety, partie. Jesteśmy dosyć aktywni. Jeżeli państwo nas obserwują, to często komentujemy wydarzenia na facebookowych fanpage'ach partii. Więc mam prawo wiedzieć.pl, więc jeżeli zachęcam ze swojej strony, jeżeli państwo jeszcze nie wypełnili kwestionariusza, wiem, że jeszcze państwo tego nie zrobili, bo sprawdziłam to zanim to przyszłam, zachęcam do wypełnienia kwestionariuszy, które potem są opublikowane na naszej stronie mam prawo wiedzieć.pl i każdy wyborca ma prawo dowiedzieć się o tym, jakie są państwa poglądy i doświadczenia przed wyborami. Wszyscy, którzy są kandydatami też... Mamy państwa maile, więc tak? Wysłaliśmy, jeszcze będziemy to weryfikować. I ktoś już z tych państwa... Nie, właśnie powiedziałam, że jeszcze żaden. Państwo nawet nie otworzyli tych kwestionariuszy, więc... Ja bym się musiał sprawiedliwić, to 65 pytań. Ja nie jestem kandydatem, ale...
ile państwo jest? Ile państwo liczy zespół osób? Oli, nasz zespół? To nie jest właściwe pytanie. Jest organizacja obywatelska i pyta... Proszę mikrofon. Tak, tylko że też odpowiadając na pana pytanie, my nie wymagamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Każdy kandydat może odpowiedzieć po prostu na pytania w tych kategoriach, w których chciałby się wypowiedzieć, chciałby przedstawić swoje poglądy. To też nie jest tak, że ja jeżeli... Ja absolutnie nie zarzucam, że to jest dużo pytań. Tylko chodzi po prostu o to, że znam bardzo dobrze ten kwestionariusz. Nasi kandydaci mają wszyscy go w tym momencie, tak? Nawet już część została wysłana państwu. Jest pani zaskoczona? Także to było niesprawiedliwe, że pani stwierdziła, że nikt tutaj nie wypełnił. Znaczy tak? Z kandydatów, tak? No dobrze, dziękuję uprzejmie. To jest ta druga, jakby drugi głos, druga runda. Ja mam do państwa prośbę osobistą i nie wiem, chciałbym, żebyście państwo powiedzieli, że tak, oczywiście, że ta prośba jest do spełnienia i zrobicie to. Czy można by było liczyć, myślę, że organizatorzy i tutaj obywatele decydują, fundacja INSPRO byłaby, oni o tym nie wiedzą, że ja na taki pomysł wpadłem, więc to jest taki bardzo, tak, spontanicznie. Czy jest możliwe, bo jesteście państwo, część z państwa jest w gorącym okresie wyborczym, zdaję sobie z tego sprawę, bo przecież macie państwo na głowie bardzo dużo aktywności w tej chwili. Czy istniałaby szansa na to, żebyście państwo swoje stanowisko, być może nie jakieś rozbudowane, ale kilkuakapitowe stanowisko na temat tego tematu, elektroniczna inicjatywa ustawodawcza chociażby, przedstawili? Czy będziecie się państwo z tym zgadzać, czy będziecie państwo zwracali uwagi na problemy? Wszystkie są równoprawne, tak? No bo jeżeli, tak jak pan poseł powiedział, że bierzemy udział w pewnej debacie, debata jest też wartością samą sobie w demokracji, no to ciężko po prostu brać udział w debacie, w której nie padają właściwie żadne tezy. Tak? Czy ktoś z państwa nie chciałby tego typu stanowiska podesłać fundacji INSPRO? Pan poseł nie chciałby. Ja osobiście bardzo chętnie podeślę. Jeśli można, ja tutaj grzecznie sobie siedzę, jestem człowiekiem bardzo grzecznym, nieśmiałym i się nie wtrącam jak nie trzeba. A poza tym się tutaj wszyscy zasadniczo ze sobą zgadzamy. Natomiast nie ukrywajmy, że rzecz cała sprowadza się do woli politycznej. Okay. Woli politycznej koalicji rządzącej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, która ustami swojej wiekopomnej posłanki Pidery była uprzejma zawołować całą inicjatywę. W związku z czym módlmy się o to, żeby wygrała taka większość, która wprowadzi tę do polskiego prawa. Panie pośle, ale czy zgodziłby się pan przygotować takie stanowisko? Zgodzę się, oczywiście. Bo pan powiedział pan, że ma pan trzech asystentów. Mam troje asystentów. Troje, aż tutaj. I tutaj są na sali. Są na sali, tak, troje asystentów, więc gdybyśmy... Który z nich przygotuje, tak? Przyjęli rywalizację, kto ilu asystentów, to ja najpoważniej potraktowałem naszą debatę. Jednocześnie pani odpowiadam, że z całym szacunkiem, ale jeżeli ja dostaję ankietę 65 pytań, to naprawdę jest zbyt szczegółowe. No to tak, jakby mi pani kazała książkę telefoniczną Warszawy przepisywać. No, są ciekawsze zajęcia. Proszę wysłać 5 pytań, żeby móc się wypowiedzieć w paręnaście minut, bo jak coś jest, przekracza po prostu możliwości fizyczne, to się z góry to odrzuca. Natomiast ponieważ ja będę musiał wyjść, bo tak, tak, mówiłem panu, że dwie minuty na półtorej godziny mam, to myślę, że te prace ustawodawcze przygotowujące polskie rozwiązania powinny iść w kierunku takiego rozsądnego balansu pomiędzy zagrożeniami a zyskami z inicjatywy elektronicznej. Ten próg powinien być wyższy. My na przykład uważamy, stosując pewną analogię z referendum, że referendum powinno być, my jako Solidarna Polska uważamy, że referendum powinno być obligatoryjne wtedy, kiedy 10% społeczeństwa podpisze się pod wnioskiem pod referendum, czyli 3 miliony. Dlatego, że w przeciwnym razie, a może być też uzgodnieniem inicjatywy, znaczy inicjatywy elektronicznej, czyli podpisu elektronicznego, dlatego, że w przeciwnym razie będziemy mieli zalew wysypu referendów i będziemy mieli co 2 tygodnie referendum, to też nie ma sensu. Referendum ma sens obywatelskie, powiedzmy jedno w kadencji, maksimum 2, ale moim zdaniem jedno w 4-letniej kadencji. Więc bez wysokiego pułapu to po prostu nie ma większego sensu. 10%, czyli tyle, ile jest w referendum samorządowym. 10% uprawnionych musi się podpisać pod wnioskiem o referendum o odwołanie władzy samorządowej i to jest rozsądna granica. Podobnie trzeba by wymyśleć rozsądną liczbę do inicjatywy ustawodawczej. W papierowej wersji jest to 100 tysięcy. W elektronicznej moim zdaniem minimum 1 milion, a nie wiem, czy nie powinno być i więcej, może 1,5 czy,
czy 1,5 czy 2 miliony, bo też wysyp kilkudziesięciu czy 150 inicjatyw obywatelskich doprowadzi do dewaluacji, inflacji tej instytucji. W związku z czym to też musi być rozsądny balans. Pamiętajmy o zaletach: potanienie dostępu do demokracji, większa uobywatelnienie polityki, ale też nie możemy zapominać o zagrożeniach, czyli jednak możliwości ingerencji w ten proces i zbytnią łatwość, anonimowość i brak odpowiedzialności za to, co się dzieje w necie. Więc w związku z czym bez wysokiego standardu, a Polska na poziomie software'u, na poziomie młodzieży, na poziomie informatyków jest świetnie przygotowana, ale na poziomie biurokracji nie jest do tego przygotowana. Gigantyczne miliardy, które poszły w infoaferę, gigantyczne miliardy, które idą w przetargi elektroniczne, nie przekładają się na wysoką kulturę cyfrową administracji publicznej. W związku z czym tu musimy zrobić progres, żeby się spotkać gdzieś w rozsądnym punkcie. Krótko mówiąc, jestem za tym, żeby nasza dzisiejsza konferencja była jakimś takim krokiem do przodu tej debaty publicznej, która zaowocuje w przyszłej kadencji inicjatywą, może nawet rządową czy poselską, która już przełoży dorobek naszej konferencji na życie publiczne w formie konkretnej ustawy. Jako publicysta, czy jako publicyście, mnie zależałoby na tym, że rzeczywiście na przykład pana partia, a właściwie każda partia, która jest reprezentowana w dyskursie publicznym, żeby rzeczywiście na ten temat miała stanowisko. Zdaję sobie z tego sprawę, że czasami nie jest wygodnie mieć stanowisko w jakichś tam kwestiach, no bo to jest też element pewnego, pewnej gry, targu politycznego być może, a być może już poszukiwania jakichś kompromisów. Więc zbyt ostro zarysowane stanowisko prawdopodobnie nie pomaga uzyskiwaniu takich kompromisów. Natomiast ważna też jest kwestia aksjologii. Pan tutaj wspomniał, pokazał pewien sposób podejścia do tego tematu. Dla mnie on jest istotny. Nie muszę się z tym zgadzać. W sensie, moim zdaniem, na przykład może być inaczej w tej albo w innej kwestii, ale bardzo jest istotne to, żeby pokazać taką aksjologię. I dlatego tak cenne byłoby to, żeby rzeczywiście, żeby można było uzyskać od państwa wszystkich to zapewnienie, że takie stanowisko rzeczywiście państwo przedstawicie. Tak? Gdybyście państwo kiwnęli głową do kamery, to kamera na pewno to będzie wszystko. Tak, tak, okej. Okay. Pan Krzysztof czeka tutaj. Przyrzekamy. Ale nie, tutaj pan Krzysztof Kosiński, tak? Czeka z mikrofonem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu bardzo. Proszę uprzejmie, potem przekażę głos dalej. Na pewno oprócz tej tematyki, która już tutaj padła kilka razy, czyli ewentualny przerost tych inicjatyw, propozycji w ramach elektronicznej inicjatywy ustawodawczej jest pewną wątpliwością i ewentualna liczba takich podpisów elektronicznych, która uprawniałaby do zgłoszenia czy podpisania się pod takim projektem i jaka to jest ilość, to jest jedna kwestia, ale myślę, że kolejna sprawa, która wymaga pogłębionej dyskusji, to jest kwestia jakości tych propozycji i jakości projektów, bo to nie będą na pewno projekty, które będą przedstawiały samą ideę, ale te idee muszą być ubrane w postać projektu legislacyjnego. I jeśli dzisiaj posłowie, kluby parlamentarne zgłaszają projekty legislacyjne, które są pisane na kolanie, które są słabiutkie, to co dopiero wymagać od grup obywateli wysokiej jakości tych projektów? To jest też istotna obawa, że będziemy mieli do czynienia nie tylko z przerostem tych inicjatyw obywatelskich, jeśli ta liczba podpisów będzie minimalna albo na tym samym poziomie, co obywatelska inicjatywa ustawodawcza, czyli 100 tysięcy, ale także będziemy mieli do czynienia z przerostem bubli prawnych, które będą zgłaszane w ramach tej inicjatywy. Więc to jest kolejna wątpliwość, którą należy poddać pod dyskusję i pod rozwagę, jeśli chodzi o proces zgłaszania i weryfikacji tych projektów. Bo ja już sobie to wyobrażam, że po zgłoszeniu takiego projektu w ramach elektronicznej inicjatywy ustawodawczej zbiera się komisja ustawodawcza i ona zawsze rozpatruje ten projekt pod względem jego, nie wiem, zgodności z konstytucją czy prawem europejskim, tak? I wówczas będziemy mieli sytuację, w której komisja ustawodawcza jest przeładowana tego typu inicjatywami i
trzeba zatrudnić kolejną rzeszę prawników w Sejmie, którzy będą odpowiedzialni za analizowanie projektu w ramach elektronicznej inicjatywy ustawodawczej. To jest wątpliwość, którą należy tutaj zgłosić i przeanalizować, jak sprawić, żeby te projekty obywatelskie w ramach tej elektronicznej inicjatywy były dobre jakościowo. Dziękuję uprzejmie. Kolejne wątpliwości, proszę uprzejmie. Potem... To teraz ja się trochę wypowiem, bo znaczy ja mam ogólne wrażenie, które podzieliłem z przedmówcą po mojej lewej stronie, że interlokutorzy nie rozumieją tej instytucji. Odnoszę się do wszystkich argumentów po kolei, tak już bardzo akademicko i wykładowo. Ma pan 2 minuty. 2 minuty, postaram się. Po pierwsze, wzór na ilość podpisów koniecznych do wniesienia inicjatywy, jak i referendum, wynika, jest konstytucyjnym wzorem, który wynika z gęstości zaludnienia, struktur mniejszości i bardzo konkretnych rzeczy. Nim nie można sobie tak świrować w górę, w dół. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Inicjatywa może być sformułowana, ale może być niesformułowana. Europejska może być niesformułowana. To nie musi być konkretny projekt. To jest propozycja, żeby komisja zajęła się jakąś sprawą. Trzecia sprawa, pojawia się kwestia elektronicznych podpisów. Otóż zwróćmy uwagę, że ta właśnie europejska inicjatywa ustawodawcza i ta kwestia podwójnego standardu, o której mówi moderator, pan Piotr, ona właśnie wynika z tego, że europejska inicjatywa ustawodawcza nie wymaga podpisu elektronicznego ani zwykłego. I o to chodzi, że w Polsce państwo, jeżeli chcecie złożyć projekt polski do Sejmu Polskiego, to musicie zbierać papierowe podpisy, ale europejski możecie zbierać je online przez certyfikowany system, ale uwaga, ten system certyfikuje organ polski. To tak jakbyś zabroniono państwu jeść mięsa z poziomu Unii, a wy byście tylko jedli polskie mięso, bo na przykład tu ten zakaz by nie obowiązywał. Jest podwójny standard, bardzo widoczny. I fakt tutaj, o czym mówiliśmy, że to w komisji zostały te projekty specjalnie celowo rozdzielone. To znaczy to miała być poprawka do projektu o polskiej ustawie, inicjatywie ustawodawczej, a zostały rozdzielone celem takiego właściwie aksjologicznego podkreślenia, że to jest co innego. I też obywatel szuka wtedy w innym miejscu. Więc to jest ta kwestia. Jeszcze odniosę się krótko, tak już trochę atakująco, przyznam, i agresywnie. Powstało pytanie, czy te inne partie są gotowe na to. Nie są. Nie są, bo panie Marku, dzisiaj szczytne nadzieje, tak? I bardzo ładny ten projekt dotyczący pierwszego czytania, żeby nie były te inicjatywy odrzucane w pierwszym czytaniu, ale ile PiS na przykład, kiedy jeszcze pan tam uczestniczył, za swojej kadencji 2005-2007, tak? Ile on odrzucił obywatelskich projektów inicjatyw? 88%. To nie jest wiele różne od Platformy, bo Platforma 11% za pierwszej kadencji. Ja to swego czasu sprawdzałem, bo jestem antypolitykiem. Ja takie śledzę takie hipokryzje. Kto tego pana tu zaprosił właściwie? Tak, chyba tak. SLD stworzyło większość projektów, na przykład ustawę o referendum ogólnokrajowym, która wprowadza próg frekwencyjny i uzależnia między innymi od Sejmu to, czy referendum przejdzie. Ruch Palikota? Bardzo obywatelsko. Kto się wstrzymał w trakcie referendum emerytalnego? A... Te wszystkie partie mają grzechy. Oni mogą mówić, że oni popierają te inicjatywy obywatelskie, ale tego nie zrobią. I tym miłym akcentem chciałbym podsumować. Dziękuję uprzejmie. Czy pani Barbara Nowacka mogłaby wyznać grzechy? Mogłabym, ale nie będę tego tutaj robiła. Bo generalnie to, o czym rozmawiamy, to jest problem dużo poważniejszy niż to, czy to ma być elektroniczna inicjatywa ustawodawcza, czy jaki próg przyjąć, tylko generalnie patrzymy na to, w jakim straszliwym kryzysie jest nasza demokracja, jak w straszliwym kryzysie lub nigdy nie powstało u nas społeczeństwo obywatelskie. I tak naprawdę, czy my będziemy dyskutować o tym, czy mamy głosować elektronicznie, czy system mieszany, czy 5 tysięcy osób, czy 500 tysięcy osób, czy 3 miliony, czy to w procentach ujęć, nie ma żadnego znaczenia, dopóki nie nauczymy się i my jako aktywiści polityczni i społeczni, i jako obywatele, korzystać z tego, co nam dano. Jeśli słyszymy, że w wyborach bierze prawdopodobnie do Parlamentu Europejskiego około 20% ludności Polski, deklaruje, że w ogóle jest tym zainteresowana, to nie jest wina tych ludzi, tylko to jest wina systemu politycznego, który przez całe lata absolutnie w oderwaniu od ludzi działał. I to jest kolejny przykład, jak mamy te inicjatywy obywatelskie. Być może ich jakość była fatalna, ale były. I utapianie ich na dzień dobry po prostu jest pokazaniem też obywatelom, jak bardzo są nieinteresujące, jak stają się interesujące tylko w przededniu wyborów. Myślę też, że obywatele i obywatelki nie są głupi. I składanie projektów, oczywiście, że mogą złożyć złe projekty, nieudane projekty, ale nie będą tego w większości robić ze złej woli, tylko zgłaszają swoje postulaty i problemy społeczne. I od tego mamy państwo, żeby te mechanizmy państwa zapewniły jakość potem tych projektów. To było bardzo fajne, ważne słowo nazwane z angielska feedbackiem, czyli informacją zwrotną. Przecież nie oczekujmy, że obywatelki zbiorą się i napiszą nagle świetny legislacyjnie projekt na poziomie takim, że... No mucha nie siada, wszystkie komisje przyklepują. Nie, to jest przyczynek do dyskusji. To jest sposób sygnalizowania władzy, na ile dany problem jest istotny społecznie.
i to, myślę, nie będzie paraliżowało działalności, a wręcz przeciwnie, da tę szansę na komunikację. Ja dlatego też słuchałam ze zdziwieniem, że partiom będzie łatwiej, jeśli nie będziemy zbierać podpisów. Ja myślę, że nie o to chodzi w życiu partii, żeby nam było łatwo, tylko o to, żeby działać na rzecz obywateli. I dla mnie też taki kontakt, oczywiście, że bywa zimno, deszcz pada, nikt się nie chce podpisać i wszyscy mają nas w nosie i jest źle, ale po to chcemy działać politycznie, żeby wiedzieć też, co ludzie od nas oczekują. I myślę, że głosowanie elektroniczne byłoby łatwiejsze dla ludzi, bardziej mobilizujące, chociaż też widzę w tym masę pułapek, bo sami wiemy, jak często podpisując coś na ulicy, zastanowimy się 5 razy, czy chcemy podpisać, czy chcemy dać dane obcej osobie, a w internecie, jak nam znajomy podeśle fajny formularz podpisu i to patrzymy na sam początek i większość ludzi... Bo też są obywatelami, więc wszyscy się mylą. Nie zakładajmy, że obywatele będą się bardziej będą się mylić lub nie niż posłowie. I stąd właśnie nie możemy traktować jako osoby siedzące w panelu, że oto obywatele na pewno głupio i złośliwie przygotują projekty ustaw, które nas zaleją i utopią. Nie, będzie to istotna wskazówka, co też obywatele myślą, przy czym oczywiście jest masa kwestii związanych z bezpieczeństwem, z granicą wolności. To o czym mówiłam, że nie jesteśmy gotowi na głosowanie. Idea jest słuszna, tak, głosujemy, przy czym w tej chwili technologicznie do głosowania, szczególnie do wyborów internetowych. Jesteśmy bardzo, wyborów parlamentarnych, wyborów innych, jesteśmy bardzo odlegli, bo pytanie, pan poseł Marek Jurek powiedział, że ten brak identyfikacji byłby zły. Moim zdaniem właśnie ta identyfikacja byłaby bardzo zła przy wyborach. Dziękuję uprzejmie. Tak, pan powiedział o tym, że brak identyfikacji uważa pan za największy mankament wyborów elektronicznych. Wydaje mi się, że największym mankamentem jest właśnie ta identyfikacja. To za chwilę państwo to ustalicie. Ja bym chciał poprosić... Okej. To już rozumiem, bo myślałam o identyfikacji w sensie możliwości tożsamości, bo akurat to jest największy problem. Dziękuję uprzejmie. Proszę. Agnieszka Grzybek, Partia Zieloni. Ja chciałam się odnieść do tego wątku, który tutaj w dyskusji się przewijał, ale także w pytaniach państwa, a mianowicie zgłaszanych wątpliwości, że gdybyśmy przyjęli ustawę o elektronicznej inicjatywie ustawodawczej, to wówczas polski Sejm zostanie zalany jakimiś idiotycznymi pomysłami legislacyjnymi i posłowie i posłanki utoną w tych papierach. No jeżeli popatrzymy na dorobek polskiego Sejmu, to zdarzały się tam bardziej durne pomysły, jak na przykład modlitwa o deszcz, czy pomysł, żeby koronować Chrystusa Pana na króla Polski, prawda? I takimi sprawami polski Sejm też się zajmował. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jakie inicjatywy obywatelskie są zgłaszane, w jakim momencie są zgłaszane i dlaczego, to najczęściej one się biorą z frustracji obywatelek i obywateli i z takiego poczucia, że pewne sprawy, które są ważne i powinny być przedmiotem debaty w Sejmie i powinny być w Sejmie załatwione, nie są tam rozpatrywane i tak się nie dzieje. No przecież podpisy pod referendum w sprawie sprzeciwu wobec wydłużenia wieku emerytalnego wzięły się stąd, że mimo iż zdecydowana większość polskiego społeczeństwa była przeciwna tej propozycji zgłoszonej przez rząd Platformy Obywatelskiej, to mimo to Sejm wydłużenie wieku emerytalnego uchwalił i stąd się wziął pomysł na referendum. Referendum w sprawie obniżenia wieku szkolnego no też się wzięło stąd, z takiego poczucia niedosytu tej debaty publicznej. Żeby była jasność, ja jestem zwolenniczką tego, żeby dzieci szły do szkoły, żeby rozpoczynały naukę w wieku lat 6, ale uważam, że do tego referendum należałoby doprowadzić. Były zgłaszane przecież projekty obywatelskie dotyczące parków narodowych, były zgłaszane projekty obywatelskie dotyczące świadomego rodzicielstwa. Na polu tutaj, na poziomie samorządowym w Warszawie była próba doprowadzenia do referendum przeciwko prywatyzacji specu. To był taki pomysł, z którym wystąpił ratusz i który ostatecznie udało mu się przeprowadzić. Także jeżeli popatrzymy na te zgłaszane pomysły legislacyjne ze strony obywatelek i obywateli, to najczęściej one pojawiają się w takiej sytuacji, kiedy Sejm nie wywiązuje się ze swoich zadań. Także ja bym tutaj się tego nie obawiała. Natomiast to, co jest co jest taką drażliwą kwestią i dosyć kluczowym punktem,
to jest to, co się później z tymi projektami legislacyjnymi dzieje i że bardzo często już w tej ścieżce legislacyjnej przybierają one zupełnie inną postać, która bardzo często jest już sprzeczna z intencjami osób, które projekt złożyły. No tu jako przykład mogę podać ten projekt obywatelski, w który byłam zaangażowana, czyli obywatelski projekt o wprowadzeniu parytetów na listach wyborczych, który ostatecznie po rocznej dyskusji w Sejmie i ze względu na sprzeciw właściwie wszystkich partii politycznych przybrał ostatecznie postać ustawy kwotowej. Czyli w tej chwili jest zapis, że na listach wyborczych musi być co najmniej 35% płci niedoreprezentowane, inaczej Państwowa Komisja Wyborcza tych list nie zatwierdzi. Także to jest kluczowa sprawa. Co się dalej dzieje z tymi projektami? Jeżeli nawet one już przebrną przez pierwsze czytanie, bo to na szczęście jest regulowane, jest podany czas, w jakim projekt ustawy obywatelski powinien trafić pod obrady Sejmu, to później najczęściej, jeżeli po pierwszym czytaniu zostaje odesłany do pracy w komisjach, to często jest tak, że w tych komisjach zostaje zamrożony do końca kadencji. Także to są takie kluczowe punkty i kluczowe sprawy, o których powinniśmy debatować i zastanowić się, co zrobić, żeby rzeczywiście ta intencja osób zgłaszających dany projekt była zachowana. Tu jeszcze padło też chyba pytanie, debatowaliśmy też o tym udziale w wyborach powszechnych elektronicznych. Ja tu powiem, że Zieloni się zdecydowali na taki eksperyment w ramach prekampanii do Parlamentu Europejskiego, a mianowicie jako jedyne ugrupowanie w Parlamencie Europejskim zdecydowali się na wybór swojego kandydata, kandydatki na szefową Komisji Europejskiej w sposób demokratyczny poprzez głosowanie. Zorganizowane zostały prawybory, które były przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mogli głosować członkini, członkowie partii, osoby sympatyzujące z partiami zielonych w różnych krajach europejskich. W efekcie zostały wybrane dwie osoby, ale nie mogę powiedzieć, żeby to był powalający sukces frekwencyjny, ponieważ w tych wyborach, z tego co pamiętam, wzięło udział chyba w całej Europie ponad 20 tysięcy osób i sporo osób zgłaszało zastrzeżenia, że obawiali się o swoje dane osobowe i że jednak ten proces udziału w wyborach powinien być procesem anonimowym i tu była taka obawa, że ta anonimowość nie zostanie zachowana. Głosowanie polegało na tym, że się wchodziło na stronę internetową, na platformę wyborczą, tam się rejestrowało i trzeba było podać swój numer telefonu komórkowego, na telefon przychodziło hasło, które później służyło jako login do wzięcia udziału w wyborach. I wiem, że w niektórych krajach europejskich, tam gdzie była, no nigdzie nie była wysoka frekwencja, ale tam gdzie w ogóle nie brano udziału w tym głosowaniu, to między innymi właśnie z tego względu, także ja znaczy powiem uczciwie, że my jako Zieloni wewnętrznie nie dyskutowaliśmy o tym, czy bylibyśmy za tym, żeby użyć systemu elektronicznego w wyborach powszechnych. Taka dyskusja na pewno nas czeka, bo ten temat jest dyskutowany. I już na sam koniec, bo chciałam odpowiedzieć koleżance z serwisu mamprawowiedzieć.pl. To jest taka sugestia z mojej strony, że być może dużym ułatwieniem byłoby to, gdyby ten kwestionariusz był po prostu dostępny na stronie i można by było od razu go zacząć wypełniać. Ponieważ w poprzednich wyborach wypełniałam ten kwestionariusz i pamiętałam, że w tym roku prawdopodobnie też coś takiego szykujecie, no to już od 2 tygodni sprawdzałam, czy ten kwestionariusz jest. Brałam udział w jednej z debat na Uniwersytecie Warszawskim. Tam była akurat Róża Rzeplińska, która mówi o tym, że kwestionariusz także jest, że szykuje się i 30 kwietnia zostanie wysłany. No i ja na przykład odkryłam maila od państwa w mojej skrzynce mailowej wczoraj, ale wpadł do spamu. Więc byłoby na pewno dużym ułatwieniem, gdyby ten kwestionariusz był dostępny po prostu na stronie i każdy, kto odwiedzi was portal, mógł od razu zacząć go wypełniać, nie czekając na tego maila i też nie będąc skazanym na utrudnienia komunikacyjne takie wewnętrznie, jeśli chodzi o komitety wyborcze, bo być może niektóre komitety czują się przytłoczone ogromem pracy wyborczej, stąd tutaj nie dopełniają tych standardów komunikacji ze swoimi kandydatami i kandydatkami. Ja chciałbym tutaj tylko prosić o takie doprecyzowanie. Zwróciła Pani uwagę na to, że tak naprawdę w tych wyborach, prawyborach w ramach Państwa ugrupowania, ja teraz to troszeczkę inaczej powiem, czego Pani nie powiedziała,
Mianowicie, że administrator serwera dokładnie wie, kto jak głosował. To pani... Tak, to była taka obawa i... Pewność. Znaczy, nie, no tak, umowa była taka, bo umowa była podpisana między firmą, która organizowała te prawybory, a zarządem Europejskiej Partii Zieloni. Wszystkie dane zgodnie z umową miały być przekazane Europejskiej Partii Zielonych i później miały być zniszczone. Natomiast jest to po prostu trudność i taka obawa, którą zgłaszało wiele osób. Też już w momencie, kiedy się zastanawialiśmy, czy decydować się na ten eksperyment, no ale trudno było przeprowadzić w inny sposób prawybory, a chcieliśmy, żeby ten wybór osoby, która będzie kandydowała z ramienia Zielonych na szefa bądź szefową Komisji Europejskiej, no, był jak najbardziej demokratyczny i żeby osoby związane z Zielonymi mogły wziąć w tym udział. Czyli Partia Zielonych zaufała spółce tak. technologicznej. Ale Józef Halberstadt też zaufał, bo mówił, że brał udział w tych prawyborach. A to ja nie wiedziałem o tym. Pani Marta Cywińska, to jest głos najpierw tutaj dla pani, potem pan poseł. Proszę uprzejmie. Dziękuję, pozwolę sobie na podwójne ad vocem, na tak, jedno, tak. Nie, teraz pani nie musisz ad vocem, proszę. A drugi ad vocem to w odwołaniu do moich przedmówczyń, a szczególnie od nas, ostatniej przedmówczyni. Ja postaram się to ad vocem zamienić w pewną listę obaw, jeżeli państwo pozwolą. A mianowicie mam takie wrażenie, że w pewnym momencie debata, która była dosyć spójnym zbiorem podobnych głosów, mimo różnic politycznych, więc chyba nie do końca odpowiadała prawidłom klasycznej debaty, zamienia się w coś w rodzaju takiego, powiedziałabym, płaczu bez łez. W jakim sensie? A mianowicie różne wypowiedzi świadczą o tym, że jest to płacz nad demokracją, a nie nad obywatelem. Takie jest moje wrażenie. Dwa, w wypowiedzi mojej przedmówczyni pojawił się taki wątek, kiedy mówiła o woli obywateli czy propozycjach sejmowych, że to, co religijne, to jakby idiotyczne. Może nie osądzajmy, może to nie jest miejsce, a zarazem chyba jest to sygnał, że ta debata cierpi na pewien drobny brak i myślę, że niestety tego braku nie da się uzupełnić. Myśmy tak naprawdę niewiele poruszali kwestii etycznych. A dla ludzi, którym jest droga etyka i dla ludzi ruchu narodowego, czyli tym, którzy są zaangażowani w cywilizację łacińską, taki wątek jest niezbędny. I wreszcie moja kolejna obawa, poza natłokiem informacyjnym i bombardowaniem nas różnymi inicjatywami, które w końcu spalą sam szlachetny zamysł elektronicznej inicjatywy ustawodawczej, jest to, że może być ona elementem elektronicznej wojny. Przecież czy my mamy do końca zaufanie do internetu? Niezależnie od tego, czy chcemy ujawniać nasze dane, czy nie. Pojawił się w międzyczasie przykład Facebooka. Cuda się dzieją w Facebooku, giną lajki, raptem wracają, komuś tam się pojawia 150 w ciągu dnia, nikt nie znowu wraca. Więc byłabym w tym aspekcie nieufna. A wreszcie, tak podsumowując własną wypowiedź, powiedziałabym, że tym elementem niepokoju najwyższym moim w debacie było to, że jednak nie sama elektroniczna inicjatywa ustawodawcza, a Demos był jej bohaterem. Dziękuję. Chciałbym, żeby to tak nie było, że ta debata już jakby się kończy, tak? Znaczy, bo będziemy w niej brali udział cały czas jeszcze przez następne 3000 lat. Tak się spodziewam. Dalej nie sięgam wzrokiem niestety. Natomiast ja się tutaj... Rzeczywiście jest tak, że... Bo chciałbym się jeszcze jeszcze chciałbym dopytać, jeżeli mogę. Moim zdaniem słusznie pani zwróciła uwagę na to, że też powiem to innymi słowami, że forma ta tytułowa elektroniczna inicjatywa ustawodawcza nie jest celem samym w sobie, prawda? Chodzi o coś innego, ważniejszego, większego, pełniejszego, coś, co to tylko symbolizuje. Ale jakie są państwa pomysły na przykład na te realizacje innych jeszcze form partycypacji,
czy ona, ta, bo zgodziła się pani też, że ta partycypacja jest istotna w ogóle. Tak, bardzo istotna. Bardzo istotna. W związku z tym, jakie są inne jeszcze, bo ja mogę przypomnieć jakby te, które na moim horyzoncie obserwacyjnym jakby są. Tak? To jest realizacja prawa petycji. Nie wiem, czy państwo wiecie, pewnie część z państwa słyszała o tym, w Stanach Zjednoczonych za pomocą takiego narzędzia petycji, prawa petycji realizującego, obywatele poprosili o to, żeby zbudowano Gwiazdę Śmierci, taką ze Star Wars. Żeby zbudowano, tylko żeby zabezpieczono pieniądze budżetowe na budowę tego typu narzędzia zagłady. To nie jest feedback, to słowo, które się używa, to nie jest feedback, tylko responsywność. I ta responsywność w prawie petycji, w prawie konsultacji, generalnie w konsultacjach publicznych kazała przedstawicielowi agendy rządu Stanów Zjednoczonych, poważnemu facetowi w poważnym garniturze, z poważnym krawatem, reprezentującym poważne NASA czy jakąś inną tego typu agendę, która miała odpowiedzieć na tą petycję, podpisaną odpowiednią liczbą głosów, kazała mu poważnie odpowiedzieć na to pytanie. I oczywiście w ramach tej poważnej odpowiedzi musiało się tam znaleźć również to, że rząd Stanów Zjednoczonych nie zainwestuje w technologię, którą można po prostu zniszczyć jednym strzałem pilota statku kosmicznego. Tak, ale generalnie jednak to jest pewnego rodzaju debata i poważne w sumie potraktowanie niepoważnego tematu. Stąd prawo petycji w Polsce i w Unii Europejskiej być może jest tematem, który obok tego można by było rozważać. Są też konsultacje publiczne oczywiście. Jakie są pani ugrupowania pomysły na to, albo pani pomysły na to, jak to zaadresować? To znaczy, ja myślę, że wróciłabym przede wszystkim do pierwszego wątku, który pan poruszył, do wątku petycji, bo powiedziałabym paradoksalnie o takim aspekcie pedagogiczno-wychowawczym petycji. A mianowicie, jeżeli mamy też przygotować młodych Polaków do funkcjonowania w tym państwie, do funkcjonowania w Unii Europejskiej, wprowadzając pewne zasady rozmowy politycznej, z 16-17-letnim obywatelem trudniej jest mu wyjaśnić na pewno zasady elektronicznej inicjatywy ustawodawczej, chyba że 17-latek już pasjonuje się prawem. Natomiast łatwiej jest go wprowadzić w istotę petycji, kiedy w petycjach internetowych mamy pewien obszar argumentacyjny, wyjaśnienie problemu, wyjaśnienie kontekstualne. Często tematyka petycji osadza Polskę i polskość na tle Unii Europejskiej. W związku z tym myślę, że ten wymiar pedagogiczny jest bardzo ważny. Więc niniejszym stawiałabym właśnie na petycję, ale znowu, petycje czy tematykę petycji, które będą dotyczyły najważniejszej problematyki wychowawczej, moralnej, narodowej i funkcjonowania w Polsce i w Unii Europejskiej, a nie petycje, które będą rodzajem happeningu politycznego czy kontekstualnego. Po prostu uważam, że mądrość i etyka w parze powinny iść zarówno w kwestii elektronicznej inicjatywy ustawodawczej, jak i w obrębie wychowania kolejnego pokolenia w sensie obywatelskim, wychowaniu niepodręcznikowym, bo poprzez obcowanie z kształtowaniem petycji też można młodego człowieka przygotować i przynajmniej cząstkowo wychować. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie. Wracając do tematu tej Gwiazdy Śmierci, tak jeszcze wracając do niego. W demokracji jest tak, że każdy ma prawo do swojego pomysłu, do swojej opinii, dlatego nie rezygnujmy z tych mechanizmów. Jak nawet będzie na 10 pomysłów 9 głupich, nam się wydaje, że są na przykład głupie, no to nie możemy zrezygnować z tego, ponieważ każdy mechanizm wzmacniający aktywność obywatelską, partycypację w systemie obywatelskim jest potrzebny i szczególnie jest to potrzebne w polskich wyborach. Natomiast jeśli chodzi o pomysły na zwiększenie tej aktywności obywatelskiej, zwiększenie właśnie takich inicjatyw ustawodawczych, czy to w życiu rzeczywistym, czy też w internecie, potrzebna jest edukacja, bo niestety brakuje takiej edukacji od podstaw, od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum czy liceum na temat aktywności obywatelskiej, bo jednak w szkole o tym się bardzo, bardzo mało mówi. Jeśli takiej edukacji nie będzie już na tym najniższym szczeblu obywatelskim, podstawowej szkoły, no to nie będziemy mieli szansy na budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, którego w Polsce niestety nie ma, widząc nawet po wynikach wyborów czy aktywności obywatelskiej
na różnych szczeblach. Jako kandydat koalicji SLD-UP w tych wyborach, no dzisiaj wieczorem zamieszczę takie stanowisko do inicjatywy ustawodawczej, które będzie oczywiście z aprobatą się do tego odnosiło i też podejrzewam, że moja partia poprze mnie w tym stanowisku i będziemy... Zwróćcie Państwo też uwagę na problemy, bo to oczywiście, jest cenny. Oczywiście, no wiadomo, jest dużo problemów, właśnie problem anonimowości głosowania właśnie w takich, czy na przykład w wyborach w formie mieszanej. Pewnie to są duże niebezpieczeństwa. Natomiast no wiadomo, no, trzeba przedyskutować temat na dużo, dużo szerszym gronie, w gronie eksperckim i wtedy będzie szansa, żeby takie właśnie mankamenty tego pomysłu wyeliminować i ja na to bardzo gorąco liczę. Liczę, że takie debaty w przyszłości po kampanii do Parlamentu Europejskiego na naszej płaszczyźnie czy na płaszczyźnie europejskiej się po prostu jak najczęściej będą odbywały, bo jest to bardzo fajny pomysł, ale wymaga wyeliminowania tych mankamentów, o których przed chwilą powiedziałem. Bo tak naprawdę my Państwa hakujemy, tak? Znaczy, bo narzucamy Państwu pewnego rodzaju agendę, żebyście Państwo się tym zajęli po prostu. Tutaj panu posłowi. Agenda to był biedy, tylko że czas się nasz skończył, ja będę musiał niestety. A właśnie pożegnać. Nie, ponieważ wedle programu jeszcze jest czas na pytania z sali i na pewno nie, Państwo to, sobie... Przynajmniej mój czas się skończy. Natomiast ja chcę jedną uspokajającą prognozę wygłosić. Bo proszę Państwa, te obawy, że będzie zalew projektów ustawodawczych, społecznych, po pierwsze są niezweryfikowane, ale po drugie na pewno te projekty będą rozpatrywane łącznie. Dlatego, że tak naprawdę jedne pomysły będą generować kontrpomysły i naprawdę nie bójmy się tak, że parlament będzie zamulony. Prawdopodobnie zmobilizuje to też kolejne rządy, a nawet opozycję do zgłaszania swoich przedmiotów, swoich projektów w tych wskazanych przedmiotach i tak naprawdę efektem zwiększenia takich możliwości właśnie takiej sieciowej aktywności obywatelskiej będzie tylko to, że opinia publiczna w większym zakresie będzie ustalać agendy. I tylko to w moim przekonaniu. Natomiast niestety ja już będę się musiał pożegnać. Nie, jeszcze pana nie puszczę. Muszę się dopytać. Chciałbym sięgnąć do pana doświadczenia parlamentarnego. W jaki sposób obywatel taki jak ja może wpłynąć na marszałka Sejmu, żeby tą agendę w zakresie na przykład zmiany wadliwie działającego regulaminu pracy Sejmu? No bo tutaj nie mam żadnego ruchu, przecież to jest poza ustawą. Czy no, regulamin nie jest ustawą, on jest no aktem porównywalnym. Co jako obywatel mogę tutaj zrobić? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak naprawdę uchybienia regulaminowe mogą dyskwalifikować ustawę. Natomiast rzeczywiście to nie jest ustawa, więc nie można zgłosić. No nie wiem, no można na przykład napisać petycję, żeby miał rangę ustawy. A mógłbym też na przykład lobować wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego, żeby w swojej aktywności politycznej brali pod uwagę... regulamin Parlamentu Europejskiego czy regulamin Sejmu Rzeczpospolitej? Nie, mnie to wszystko jedno, gdzie oni będą kandydowali. Ważne, że będą brali udział w politycznej debacie i na pewno mają kolegów, którzy mają na krajowym rynku jakiś tam coś do powiedzenia, rynku politycznym. W jaki sposób... Nie lubię tego określenia. Serdecznie przepraszam, że go użyłem. Forum publiczne, pozostanie przy forum publicznym. Serdecznie przepraszam, że go użyłem. Ja się zgadzam z tego. Ja tu bardziej optymistycznie od pani profesor uważam, że tego, że Russell Kirk miał rację, że wszystkie kwestie polityczne są... Tak, wszystkie kwestie polityczne są kwestiami etycznymi, a wszystkie kwestie etyczne są kwestiami teologicznymi. To Kirk miał rację w tym. Natomiast jednocześnie myślę, że tego, że właśnie pojęcia nie są... Pojęcia są znaczące, one nie są neutralne, więc ja wolę jednak forum publiczne od sceny politycznej czy rynku politycznego. Będę się starał w takim razie w rozmowach z panem w przyszłości nie, ale trzymać się. Ja tylko sugeruję, że to jest lepsze pojęcie, no lepiej oddające to, o co nam chodzi. No, że my nie jesteśmy ani dla korzyści, ani dla sprzedawania produktów, ani można dla sprzedawania ze mną negocjować, nie ma problemu. Pomysłów i tak dalej. Serdecznie dziękuję. Ja miałem takie wrażenie, że rozmawiamy cały czas o dobru wspólnym. I chyba... Tak. Proszę uprzejmie. Słuchajcie, ja uciekam. Przepraszam bardzo. Serdecznie dziękuję za udział. Po prostu agenda, no co zrobię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ale proszę obejrzeć nagranie, bo będzie jeszcze nagranie potem. Jak najbardziej rozmawiamy o dobru wspólnym. Ja może zacznę od odpowiedzi na pana pytanie. W monarchii tak naprawdę potrzebny jest tylko jeden podpis, także to wyczerpuje, prawda? Odpowiedź na to pytanie, tylko jeden podpis jest potrzebny. Natomiast co do etyki, tutaj właśnie się ja wrócę do tego, co chciałem powiedzieć zaraz ad vocem po pani wystąpieniu. Otóż tam, gdzie się zaczyna demokracja, tam jest koniec etyki, prawda? Nie ma w ogóle na niej miejsca. Ten śmiech, który był, gdy mówiłem o narodzie i zadłużaniu, on mi przypomniał śmiech sprzed 20 paru lat, kiedy pan Korwin-Mikke wystąpił z inicjatywą właśnie ustawodawczą, która zakazywała deficytu budżetowego i zadłużania się państwa. Oczywiście wtedy dokładnie w Sejmie nastąpiły takie same salwy śmiechu.
No bo tak jak mówię, no, kiedy większość decyduje o takich sprawach, no, efekt mamy taki, jaki dzisiaj przeżywamy, czyli to potworne zadłużenie. I teraz tak, bo wie pani, tak naprawdę w demokracji politycy nie są politykami sensu stricto. Prawda? Nie myślą o dobru państwa, tam, w sprawach ustrojowych i tak dalej, tylko muszą się dostosować do demokracji i oni się przepotwarzają automatycznie w takich podżegaczy stręczycieli właśnie, którzy się tylko prześcigają, jak stręczyć ekscytację właśnie pokonsumowania sobie czegoś, dofinansowania. No, wczoraj na przykład niby mieliśmy w Polsacie rozmawiać z posłem Święcickim z drugim posłem o podatkach i o ich ewentualnym obniżeniu. I z tego, co zapamiętałem, to poseł Święcicki tylko mówił, no ci duży rolnicy mają jeszcze pieniędzy, dużo, to trzeba ich opodatkować, a drugi z ruchu Palikota, czy teraz twojego ruchu, że oczywiście Kościół trzeba opodatkować, bo to jest właśnie ta chęć. I teraz tak, i ja się nie wie politykom demokratycznym, bo oni inaczej by nie wygrali wyboru, prawda? Co to znaczy program atrakcyjny? No trzeba obiecać tym i tak dalej. I wie pani, nie ma sposobu, nie ma argumentów, nie ma środków perswazji. To nie jest kwestia nawet retoryki, prawda? Tylko, że jeżeli nauczyciel, prawda, ktoś mu mówi, zarabia pan 3300, a ktoś mu powie, no przecież to jest ciężka praca, sprawdzanie, to są przyszłe pokolenia, misyjna wręcz praca, prawda? Te dzieci są krnąbrne. I ktoś powie, no nie, no wam należy się 3400. A skąd ona, na przykład z nowego podatku, prawda? Taki SLD. Więc wie pani, tak naprawdę, jeżeli ktoś myśli o etyce w społeczeństwie, prawda, w państwie i o narodzie, o jego przyszłości, no to jak najszybciej powinien zapomnieć o demokracji, która właśnie tą degregoladę, te napuszczanie jednych na drugich i tylko, wie pan, ja się też nie dziwię ludziom, bo ludzie też to czują instynktownie, prawda? Czyli patrzą, co politycy im mówią, no i krótko mówiąc, jak tylko hutnicy kończą palić opony, no to pojawiają się pielęgniarki z namiotem, bo z tego budżetu wspólnego, prawda, żeby dla nas coś było. To jest nieuniknione w demokracji. Tak, także jeżeli myślimy o wyłączeniu tego mechanizmu i powróceniu do normalności, kiedy sam każdy zarabia na siebie i tak dalej, no to powinniśmy jak najbardziej zapomnieć jak najszybciej o demokracji. Tu mówiono o demokracji, o zaangażowaniu obywatelskim, o wolnościach, ale demokracja, proszę państwa, jest tyranią. Prawda? To jest system totalitarny, tyrania większości. Tutaj było to widać jak na dłoni przy właśnie dyskusji o tych inicjatywach ustawodawczych dotyczących wieku szkolnego. Otóż nawet jeżeli by się tak zdarzyło, że rodzice jakoś intuicyjnie czują, że no, znają tą prawdę, czy ich dziecko powinno w wieku 6 lat, a drugi w wieku 5. I powiedzmy, żeby był stosunek głosów 10 milionów za jednym wiekiem, a 11 milionów za drugim. No to co to znaczy tak naprawdę, że tak czy inaczej skrzywdzimy czyjeś dzieci? Czy nikomu nie przyszło do głowy, żeby to nie państwo zdecydowało, tylko że rodzice? Przecież oni właśnie znają swoje pociechy, więc narzucanie, jak gdyby to właśnie wyjaśnia mechanizm totalitarny, znaczy tyranii większości. Ja już nie mówię o innych zapędach, prawda, takich ludzkich, na takim najskrawszym przypadkiem jest właśnie narzucanie swojej uzurpacyjnej woli, to znaczy, że mnie się wydaje, że tak będzie ludziom lepiej. Takim klasycznym już przypadkiem, jak gdyby przykładem z naszej strony jest właśnie zapinanie pasów na przykład, tak? Czyli nic innego. Siedzi ten pan, prawda, i no, rozjedziemy się tutaj, on jedzie swoim samochodem. No mnie by do głowy nie przyszło, żeby decydować, dyskutować o tym, nieważne jak są racjonalne argumenty, ile wypadków, czy to jest bezpiecznie i tak dalej, żeby krótko mówiąc dopominać się, żeby angażować siły policyjne, to jest jak gdyby prawie że choroba psychiczna, prawda? Żeby kogoś zapiąć w jego samochodzie, prawda? Żeby mężczyzna jeden drugiemu tak życzył. To jest jakiś fefel. I to tak naprawdę świadczy o nieusuwalnych jak gdyby wadach w deformacji. Proszę zobaczyć. Panie Krzysztofie, ale w takim razie co w zamian? W sensie jak... No. Nie, to ja rozumiem. No ale... My proponujemy, to chyba każdy wie od 20 paru lat, no powrót do normalności. Tak, ale czyli świata, w którym każdy pracuje na swój byt, który decyduje o swoim życiu, jest kowalem swojego losu, decyduje, jak jego dzieci, czego, bo tutaj pan Marek Jurek, że historii się uczą. Proszę. Czego się uczą? Proszę pana, to jest naprawdę sprzeczne logicznie. Jeżeli państwo uważają, że wszyscy mają mieć prawo do tego, żeby inicjatywę ustawodawczą, czyli decydować o czymś, to dlaczego nie dać im tego w prawa wprost? Chciałbym, żeby oni decydowali o swoich życiach. Chciałbym pana dopytać, czy to znaczy, że jeżeli będę skutecznym lobbystą, to po prostu ze względu na to, że jestem skutecznym lobbystą, to mi się to należy?
Oczywiście, no ale wie pan, no dziękuję. Lobbing jest tylko, to jest kaza też demokracji. Oczywiście, że tak. Nie, ale dziękuję uprzejmie, bo to mi w tym momencie przybliża pogląd. Cóż jeszcze tutaj miałem? Mam tego dużo. Zresztą właśnie przykładowo o tych emocjach, prawda, bo tutaj do... Zwróćmy uwagę na przykład Platformy Obywatelskiej. Nie ma, więc można się nad nimi trochę tutaj... Będę się nikomu narażał. Nie, to chciałem zostawić na sam koniec. Żeby się powstrząsnąć nad Platformą. Chciałbym, ponieważ Platforma Obywatelska jest istotną siłą polityczną Rzeczpospolitej Polskiej, chciałbym, żeby nie była w debacie pomijalna i chciałbym, żebyście państwo mieli szansę zadać nieobecnej może tutaj panelistce, pewnie coś wypadło i chodzi o to, żeby miała szansę się do tego odnieść, to prawdopodobnie będzie mogła obejrzeć to później wszystko, te państwa pytania w internecie. Także ja to bym chciał... Ja w takim razie się wypowiem właśnie. Ale to króciutko. Za sekundę. Tutaj chciałbym poprosić... Zaraz jeszcze będzie pan miał szansę. Proszę. Tak, ja sobie pozwolę sprecyzować, co mówił kolega z Kanta. To jest fenomen opisany przez Schumpetera, to się nazywa w 1942 roku, więc nie jest taki nowy. To się nazywa ciążenie ku socjalizmowi w demokracji. I to jest normalny efekt i spotykany. Natomiast czego KNP w swoich długich i takich, mówiąc po chicagowsku, bardzo windy, takich wiecznych przemówieniach pomija, to jest to, że są mechanizmy, które pozwalają na to, aby takiej sytuacji zapobiegać. Tak? Bo to są normalne mechanizmy, o których myśleli już tacy ludzie jak Thomas Jefferson czy Benjamin Franklin i ludzie, którzy zakładali USA. I to przetrwało przez 200 lat ponad z grubsza i zjeżdża w stronę socjalizmu, owszem, no ale przez 200 lat trzymali się doskonale. Do 1907 roku, kiedy powołali rezerwę federalną, wszystko było okej. Okay. Także mechanizmy tak na tyle trwałe, żeby wytrzymały 100 lat. Co ciekawe, no jeszcze nie. Póki jeszcze drukują, to jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o inicjatywę, no w Stanach Zjednoczonych od 1807 roku w wielu stanach, w większości stanów istniała inicjatywa ustawodawcza obywatelska. Była to oczywiście papierowa inicjatywa, no ale wtedy te społeczeństwa były znacznie mniejsze. Co ciekawe i co też może być objawieniem dla członków KNP, istniała inicjatywa obywatelska ustawodawcza również w takich ustrojach jak monarchia. I to monarchia absolutna w Austro-Węgrzech, bodajże w 1878 chyba roku w Teresjanie została powołana możliwość stosowania inicjatywy obywatelskiej. I jakoś te Austro-Węgry załamały się dopiero po I wojnie światowej. Wtedy było chyba, z tego co pamiętam, to było 500 tysięcy obywateli w Austro-Węgrzech, czyli na tamte czasy to dawałoby nam 5 albo 6%, czyli znacznie więcej niż teraz jest w Polsce. Natomiast te społeczności były znacznie mniejsze i o wiele łatwiej ludzie, no społeczeństwo było organiczne, tak? Można tak to nazwać, że społeczeństwo miało cechy organiczne, w związku z czym o wiele łatwiej było rzeczywiście te podpisy, bo wtedy też się zbierało podpisy, je faktycznie zebrać, mimo że od wioski do wioski był kawał drogi. Natomiast w tym momencie mamy coś, co jest słusznie krytykowane, to jest możliwość wywołania ciążenia ku socjalizmowi przy wykorzystaniu demokratycznych instrumentów prawnych. Co może być ku uciesze moich kolegów i koleżanek z lewicy, nie jest do końca ku uciesze mojej, bo socjalizm wcale nie oznacza możliwość realizowania wszystkich zamierzeń jednostki, a tylko pozwala na złudne realizowanie swojej własnej utopii przy wykorzystaniu mechanizmów demokratycznych. I teraz ponownie pojawia się ta kwestia, że po prostu nie każdemu chciało się przyjść tutaj i posłuchać, jak to wygląda na przykład na Islandii, co jest wielkim faux pas z waszej strony, bo akurat Islandia jest wielokrotnie była chwalonym przez KNP między innymi krajem, nie tylko przez KNP, bo przez SLD również ze względu na to, że udało im się skazać wielu bankierów odpowiedzialnych za kryzys finansowy w dosyć takich pokazowych procesach karnych. No ale przyznano jej prawo do bankructwa i to jest zasługa jego obywateli kraju, a nie rządu. W sytuacji w Polsce mamy do czynienia z takim nietypowym kazusem, gdzie mamy po pierwsze tą dychotomię, o której mówił kolega Adam, gdzie zamiast mieć jedną ustawę, która miałaby 25 artykułów i też nie wiem, czy państwo są świadomi w ogóle, z jakimi my aktami prawnymi mamy do czynienia. Ustawa o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, legislacyjnej inicjatywie obywatelskiej, powołana tym rozporządzeniem 211/2011, rozporządzenie jest 10 razy dłuższe niż sama ustawa. Ona ma 5 artykułów.
To jest marzenie dla każdego studenta, bo jak ja byłem na prawie, to dostawaliśmy na prawie administracyjnym obowiązek nauczenia się jednej ustawy na pamięć na przykład. I wtedy najłatwiej się zapamiętuje ten ostatni artykuł, tak? Ustawa wchodzi w życie. Wchodzi w życie, dokładnie. Pamiętam. Ja się akurat nauczyłem ustawy o UKSW, bo ona miała tylko jeden artykuł. Mhm. Zresztą nie było wtedy tej ustawy o inicjatywie obywatelskiej. Ale to jest przykład złego stanowienia prawa. Tak, to jest przykład po prostu takiego technicznego skrzanienia sprawy. Idealny przykład skrzanienia sprawy, bo mamy dwie ustawy w tym momencie. Jedna, która ma 20 artykułów, druga, która ma 5. Gdyby te ustawy połączyć, czemu przeciwne o dziwo było biuro legislacyjne sejmowe, gdyby te ustawy połączyć, zostawić tak jak jest kształt poprzedniej ustawy, zostawić możliwość stosowania tych papierowych, tej papierowej formy zbierania podpisów, dołączyć do tego inicjatywę elektroniczną, to jesteśmy dalej niż w połowie drogi, w 80% tworzymy standard do tego, żeby utworzyć jakiś standard i mieć nad czym pracować. W tym momencie ktoś wspominał o 3000 lat. W tym momencie przynajmniej jedną kadencję nam zajmie stworzenie nowej komisji, zebranie materiałów, ocenienie skutków ekonomicznych uchwalania nowego prawa, jednej głupiej ustawy, która połączy te dwie do kupy i stworzenia standardu, który pozwoli nam na to, żeby wprowadzić to, na co i tak się wszyscy zgadzamy. I swoją drogą największą zasługę w tej sprawie i nazwijmy rzeczy po imieniu, w schrzanieniu tego, miała zarówno posłanka Platformy Obywatelskiej Julia Pitera, która zaakceptowała to, jak i wiceprzewodniczący komisji z PiS-u. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska. I również oni są odpowiedzialni za to, że głos społeczeństwa w tej sprawie został pominięty, no bo to de facto wynikło w trakcie negocjacji, w trakcie przesłuchania przedstawicieli związków, no nazwijmy to związków zawodowych, że jest możliwość ustanowienia nowego standardu poprzez powołanie tej chmury, o której ja cały czas mówię. Z tą chmurą to kiedyś chętnie z panem jeszcze będę jako krytyk, ale taki życzliwy krytyk, chętnie bym podyskutował. Czy mogę prosić tak. O głos ad vocem, który pani sygnalizuje? Mini ad vocem, już ad vocem, teraz, dobrze? Dostanie. To będzie taki mini ad vocem w stosunku do pana Krzysztofa z Kongresu Nowej Prawicy. A mianowicie zazwyczaj spotykam się z tym, że Kongres Nowej Prawicy z kobietami nie dyskutuje. Ja zasłużyłam na własne ad vocem, a zarazem wiem, że mądra kobieta mężczyznę docenia. Ja docenię męskie ad vocem. A mówiąc poważnie, myślę, że to ad vocem powinno się przerodzić w oddzielną dyskusję. Byłaby to zapewne dyskusja dotycząca doskonałego ustroju politycznego. Zobaczylibyśmy, które z nas większe może łez by wylało nad pojęciem demosu. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę mi powiedzieć, bo tak będziemy powoli chyba zmierzać, tak? No bo możemy zarżnąć temat. Ja to umiem zrobić. Natomiast powoli zmierzalibyśmy do końca. Jakiś taki właśnie, chciałbym Państwa prosić, może bardzo grzecznie się Państwo zachowywali dzisiaj, w sensie chciałbym to odnotować jakoś. Nie odnosiliście się Państwo do swoich konkurentów politycznych, koncentrowaliście się Państwo na temacie. Takie odniosłem wrażenie. Może błędne to ocenią ci, którzy patrzą tam później w te telewizory. Ale może Państwo do siebie wzajemnie macie pytania, co do których nie będę oczekiwał, że będziecie dzisiaj na nie odpowiadali. Ale może chociaż sformułowanie takiego pytania mogłoby być interesujące. Właśnie po to, żeby stymulować tę debatę. Proszę się zastanowić, czy takie pytania do siebie nawzajem Państwo macie. Jeżeli ktoś chciałby takie pytanie zadać, to ja mu w tej chwili oddam mikrofon. Proszę uprzejmie. Może pan zadać pytanie każdemu z uczestników, również nieobecnym. No, nam się tutaj na prawicy troszkę chyba łatwiej porozumieć, bo padło takie sakramentalne słowo etyka, która właśnie jest zaprzeczeniem demokracji, a wszyscy o demokracji. Ale właśnie w tym kwestię, pani wie, że my mamy listę numer 7. To nie tylko szczęśliwa siódemka, ale przede wszystkim siódme przykazanie to nie kradnij. Wiem, proszę pana, bo wiedza jest esencją kobiecości. Siedem to nie kradnij. To bardzo...
nie kradnij. I teraz ja chciałem zapytać się, do jakiego stopnia właśnie ten nakaz etyczny wynikający z etyki chrześcijańskiej jak gdyby poważa czy szanuje ruch narodowy. To znaczy, czy są takie sytuacje, w której jednak no, jest uzasadnione, i właśnie wtedy proszę to uzasadnienie etyczne, że jednak można komuś przemocą państwową poprzez aparat skarbowy zabrać część zarobku czy jego majątku, aby komuś drugiemu pomóc. Czy ja mogę być przez chwilę pani rzecznikiem? Chociaż może nie powinienem, bo potem ktoś mi to wyciągnie. Także jednak jako moderator w politycznej debacie zająłem jakieś takie stanowisko. Ale czy to nie jest tak, że pan sam odpowiedział na to pytanie wcześniej? Na moje pytanie odpowiadając, że jeżeli byłbym skuteczniejszym lobbystą, to po prostu mi się to należy. Będziemy powoli, rozumiem, chyba że państwo jeszcze macie jakieś pytania. Znaczy ja miałabym pytanie do moderatora, proszę, ponieważ w trakcie dyskusji pan powiedział, że jest przeciwnikiem wprowadzenia głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych. Tak, to gdyby mógł pan powiedzieć dlaczego. Z przyjemnością. Otóż jeżeli chodzi o wybory, tak jak zostało to powiedziane w czasie tej rundy pytań z sali, rzeczywiście można o wyborach powszechnych mówić o dwóch, przynajmniej dwóch formach tej elektronicznej formy wyborów powszechnych. Jedna to jest taka, której elementem był lobbying w wyborach prezydenckich, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, że w wyborach prezydenckich w swoim czasie postawiono dwie maszyny do wyborów w lokalach wyborczych. Jedną maszynę postawiono w lokalu, w którym wiadomo było, że będzie głosował jeden z kandydatów na prezydenta. Drugą maszynę postawiono w lokalu, w którym wiadomo było, że będzie głosował drugi z kandydatów. Krótko mówiąc, producent tych maszyn wolał nie ryzykować, stawiając na jednego tylko kandydata. Bez żadnego ryzyka po prostu postawił maszyny w tych lokalach, w których wszystko jedno, który z nich będzie brał w tym udział. Wielokrotnie wskazywano, jest pełna dokumentacja, może nie chcę na wyrost mówić, że pełna, jest dokumentacja przypadków, w których jeżeli chodzi o maszyny wyborcze w lokalach wyborczych, dochodziło do skutecznych prób zafałszowania wyniku wyborczego. To po pierwsze. Zarówno takich, które były intencjonalne, to znaczy, że ktoś podjął próbę i skutecznie mu się to udało, czy to w ten sposób, że uzyskał dostęp do tej maszyny wcześniej, na przykład technologiczny, czy też może w ten sposób, że potrafił wykorzystać odkryty przez siebie błąd tej maszyny, czyli wykorzystał sposób jej działania, na przykład oddając sekwencyjnie na przykład na ekranach dotykowych w jakiś tam sposób sekwencyjnie wykonując ruchy, co w efekcie dawało naliczenie głosów nie na tego kandydata, na którego wydawało się, że chciał oddać głos. Były też inne sytuacje, mianowicie tam na przykład w Stanach Zjednoczonych, w hrabstwach, gdzie tego typu maszyny są w lokalnych wyborach funkcjonują. Na przykład okazało się w pewnym momencie, że oddano więcej głosów niż było uprawnionych i to znacznie więcej głosów oddano niż było uprawnionych do oddania głosów. Krótko mówiąc, przez to tylko pokazuje, że nawet w przypadku głosowania w wyborach powszechnych, kiedy mamy niejako większą kontrolę nad środowiskiem, w którym oddajemy głos, bo to jest maszyna taka jak bankomat, czyli tam nie powinno się nic zdarzyć, prawda? Nawet w tego typu sytuacjach dochodzi do pewnych problemów. Wreszcie, tak jak państwo zaufaliście w swoich prawyborach firmie, no, przedsiębiorstwu, które działa przecież w naszym systemie europejskim, przedsiębiorstwa, zresztą światowym, przedsiębiorstwa działają w celu uzyskania zysku, a nie w celu poszerzania demokracji. Tak bym to spróbował ująć. No, przedsiębiorstwa, możemy im ufać, ale to nie jest ta sfera. To znaczy, zaufanie do przedsiębiorstwa nie należy do sfery publicznej. Tak bym chciał to, skoro pani zapytała, to tak bym chciał to ubrać. W przypadku internetu problemów jest z bezpieczeństwem, z sytuacją, w której
może dojść do nieprawidłowości, jest znacznie więcej tego typu przypadków. Jest mniej takich, które można pokazać, ponieważ też tego typu technologie nie są powszechnie wprowadzane właśnie ze względu na problemy, które dostrzegają techniczne osoby, które tym się zajmują. Aczkolwiek... Czy można panu zadać... Proszę uprzejmie. Ważne w tej pana wywodzie, sam wywód ma to do siebie, że fajnie można przedstawić tę hipotezę, później ją poprzeć. Natomiast chciałbym, żeby pan dosyć jasno zdefiniował... Chciałbym, żeby pan dosyć jasno zdefiniował tę istotną różnicę, która pojawia się między głosowaniem za pomocą sprzętu, a sytuacją, w której głosy są przesyłane również łączami internetowymi, zliczają je, jak to często dumnie się podkreśla, rosyjskie serwery. I dlaczego pan zakłada, że oszustwo jest łatwiejsze, kiedy próbujemy je popełnić na tysiącach małych jednostek, a nie wtedy, kiedy możemy je popełnić na sumie tych obliczeń. Wtedy gra już skala wielkości i zafałszowanie nie jest tak łatwe do wykrycia. Skąd u pana to przekonanie, że radzieckie serwery nie ulegną, że tak powiem, manipulacji, a serwery te, czy komputery, które będą stały na miejscu w biurach wyborczych, czy też w lokalach wyborczych, mogą być zmanipulowane. Czy ja mogę na to? To jest... Chciałby pan być rzecznikiem moim? Tak, znaczy może nie panem, ale generalnie odpowiedź na to jest jedna. I to jest powód, dla którego osobiście ja się uważam, pomimo że jestem libertarianinem, to uważam siebie w duchu za konserwatystę. Ze względu na to, że mamy pewne mechanizmy... Tylko które... przepraszam, ja bym chciał, żeby pan mówi ze względu na to, ale pan którą z tych opcji popiera? Tak, radzieckie serwery, jakkolwiek to nie brzmi, mają tą jakby niższość. Są oczywiście dobre prawdopodobnie, mimo że są radzieckie. Tak samo dobre są kartki do głosowania i jest to mechanizm, który jest przetarty na tyle, że jesteśmy w stanie, znamy ten system. Problem z maszynami, czy z w ogóle oddawaniem głosu przez internet na przykład, jest taki, i to też miało miejsce, kazus chyba się wydarzył przy głosowaniu na Obamę, gdzie musieli 50 kilka maszyn wyrzucić, po prostu poszło do kosza, a wszystkie głosy oddane na nich były nieważne, poza oddanymi głosami na papierze w tych lokalach wyborczych. Ale to jest rzecz jasna kwestia demokracji amerykańskiej. Przypomnę, przy poprzednich wyborach o tym, kto wygrał, zdecydował sąd, a nie liczenie głosów. Nie, i tutaj nie jednak... ma pan racji, bo to nie były poprzednie wybory, tylko to były wybory w 2000 Oczywiście, roku. Oczywiście tak, mówię o wcześniejszych wyborach Busha. Tak, natomiast zadecydował sąd, natomiast wtedy, w tamtych wyborach wykorzystywano tylko baloty, te kartki do głosowania papierowe. Problem z maszynami pojawił się dopiero przy głosowaniu Obamy i to chyba dopiero za pierwszym razem. I nawet Simpsonowie nakręcili o tym odcinek, tak przy okazji polecam. Tak, bo tam jest ten jeden z tych couch gagów, właśnie odbywa się tak, że Homer wchodzi do lokalu do głosowania i ma tylko jednego kandydata, próbuje wybrać kogoś innego i mu ucieka to po ekranie. I to był taki kazus. No i to jest problem z nowymi technologiami. Dziękujemy, do widzenia. To był taki problem, że jest taki problem, że jeżeli nie znamy jakiegoś mechanizmu, to nie powinniśmy skakać do niego na główkę, bo nie wiemy, jak głęboka jest to woda. Tak? Ależ poza tym to jest taka sytuacja, że ja nie miałbym żadnego problemu z wyborami powszechnymi, realizowanymi nawet przez internet, jeżeli nie byłby w konstytucji, właśnie nie w konstytucji, tylko w kodeksie wyborczym, ten przymiotnik, który mówi o tajności głosu. To znaczy, ja naprawdę bym chciał, żeby uniknąć przekonywania mnie co do tego, czy który sposób głosowania jest lepszy, bo ja na początku się określiłem jasno, że jestem przeciwnikiem pewnej takiej pełnej publicznej. Chcę odpowiedzieć na pana pytanie, aczkolwiek nie za bardzo dostrzegam, ale to pewnie jestem zmęczony, tą jasną alternatywę, którą chciałby mi pan postawić. Po prostu... Ja nie ufam serwerom, no po prostu, w ogóle. A mniej jeszcze ufam osobom, które obsługują te serwery. No tutaj opuścił przed chwilą nas pan Krzysztof z Kongresu Nowej Prawicy, a w 2011 roku przecież była taka sytuacja, że i to nie jego ugrupowanie, tylko matematyk, który zajmował się
wynikami wyborów parlamentarnych wykazał, że na terenie województwa mazowieckiego z pewnością dochodziło do oszustw, gdyż można to wykazać metodami statystycznymi. Pomijam fakt, że prokuratura nie raczyła się tym zająć, jednak jak gdyby przeczy to pana idei, że człowiek, że maszyny są omylne. Człowiek nie tylko, że jest omylny, ale jeszcze ma pewne, no jednak intencje w tym, co robi. Chodzi o to, że przeczy to mojej tezie, że maszyny są omylne. Czyli ja wedle pana... Nie, to nie przeczy. Ja mówię tylko, że nie wyklucza tego, że ludzie również są omylni. Okej. Dziękuję uprzejmie. Nie wiem, czy powinienem odpowiadać w takim razie na pytanie. Wydawało mi się, że ten najpierw tutaj panu dam, a zgodzi się pan, że w takiej kolejności. Okay. Przepraszam, ale oczywiście, że żadne radzieckie serwery nie mogą sfałszować nam wyborów, ponieważ jedyne, co radzieckie serwery robią, to jest sumują dane z protokołów obwodowych komisji wyborczych. W każdej chwili może pan dostać dane z tych protokołów i samemu je policzyć najlepiej na palcach albo na liczydle i stwierdzić, że wynik jest dokładnie taki sam jak wynik radzieckich serwerów. Nawet ma pan je na stronie PKW, te wyniki z obwodowych komisji. To nie trzeba statystycznej metody. I nie ma radzieckich serwerów. One stoją w Polsce, to jest plota. Dziękuję uprzejmie. Widzę, że wiemy, co robią dokładnie te radzieckie w Polsce stojące serwery. Cieszę się, że nasza debata zgromadziła takich ekspertów licznych. Proszę uprzejmie. Co może być lepsze? Lepsze będą wybory na papierze, które potrafią być manipulowane przez robienie głosów nieważnych, tak jak w wielu przypadkach było to już robione na świecie, czy elektroniczne, które jednak nie mogą być, przynajmniej nie można manipulować w taki sposób, że głosy będą nieważne, bo wtedy się nie da oddać złego głosu. No, ale można, po co tam proszę przekazać mikrofon, po co miałbym zmieniać głos na nieważny, skoro mógłbym po prostu zmienić na przeciwny, na taki, jaki chcę. To jest 0-1, tak? Bity. Tu chyba chodzi panu o to, że unieważnia się w komisjach głosy na konkurencyjny komitet. Rozumiem. Co szczerze mówiąc trochę nasz system wyborczy zabezpiecza, bo w komisji liczącej głosy na poziomie najniższym mamy przedstawiciela każdego komitetu. Tak, mamy mężów zaufania. Siedziałem nawet dwukrotnie, raz byłem przewodniczącym. Natomiast w Wielkiej Brytanii mamy publiczne zliczanie głosów. To też jest ciekawa instytucja, która pozwala obywatelom, nie tylko delegowanym przez komitety, nadzorować liczenie głosów. Natomiast ja generalnie, żeby było jasne, jestem zwolennikiem elektronicznego głosowania. Tak? Ja tylko widzę, że oba sposoby głosowania mają wady i nie widzę żadnego powodu, żeby wykluczać ten elektroniczny, bo ten papierkowy też ma wady, zgadzam się z panem. Okej, mamy tutaj pytanie z internetów podobno. Tak, mamy pytanie z Twittera od pani Magdy. Pytanie do pani Nowackiej. Pani Nowacka mówiła o konieczności zbudowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak chce to zrobić? Co proponuje ona i jej ugrupowanie? Konkretnie proszę. Powiem, czego na pewno nie można robić, budując społeczeństwo obywatelskie. Otóż na pewno nie można mówić obywatelkom, obywatelom, żeby nie szli na referendum, tak jak to czyniła Platforma Obywatelska. To jest absolutne psucie demokracji. Co należy robić? Należy uświadamiać, dlaczego warto brać udział w inicjatywach. I to jest też zadanie polityków i właściwie każdego polityka, bez względu na to, w jakiej jest partii, żeby to, co do niego mówią obywatele i zgadza się to z jego poglądami i sumieniem, starał się realizować. Nie można powiedzieć teraz, że ja wymyślę 15 inicjatyw ustawodawczych, które odpowiedzą, czy petycje są dobre i jak je zrealizować. Natomiast to jest generalnie obowiązek i polityków, i obywateli. Po pierwsze mówić, po co jest demokracja i dbać, żeby ona była przestrzegana. Oczywiście w systemie, w którym żyjemy, w ogóle ciężko mówić o demokracji, bo mamy korporacje, które czuwają nad światem i dbają o to, żebyśmy tej demokracji mieli jak mniej, lobby korporacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nadal jesteśmy ludźmi wolnymi i nasze głosy są istotne. I chociażby w najprostszy, co należy robić? Należy iść na wybory, bo wtedy każdy może zdecydować. Druga rzecz, która mi się wydaje w ogóle konieczna, jeśli mówimy o tym, co zrobić, żeby demokracja miała większy sens, to jest przyjrzenie się naszemu systemowi demokratycznemu. Kiedy progiem wejścia do parlamentu jest 5%, uważam ten próg za bardzo duży. Uważam za bardzo duży też mankament tego, że partie dostają dofinansowanie publiczne po przekroczeniu 3%, kiedy tak na dobrą sprawę mechanizm, który jest w Niemczech, gdzie od 1% partie otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa, pozwala większej grupie obywateli się zaangażować i mieć swoją reprezentację, bo tylko wtedy możemy mówić o pełnej demokracji, kiedy jak najwięcej z nas ma swoją reprezentację, a nie w momencie, kiedy jesteśmy skazywani na
przedziwną walkę dwóch konserwatywnych partii, które nam mówią, że tylko one się liczą, a pozostałe są gdzieś z tego dyskursu demokratycznego coraz bardziej wycinane. A kolejną rzeczą, która jest podstawowa i dzięki mediom elektronicznym też mamy coraz lepszą sytuację, mianowicie mamy dostęp do mediów, do informowania. I są inicjatywy, które pokazują, jak ważne są wybory. Na przykład pani, która reprezentowała tutaj organizację Mam prawo wiedzieć, inicjatywa, która jest reprezentuje grupy feministycznej kobiece, czyli Wiem, kogo nie wybieram. Dzięki internetowi istnieją. My, obywatelki, obywatele, mamy obowiązek to czytać, zapoznawać się i tyle. Dziękuję uprzejmie. To co, proszę państwa? Widzę, zrobię takie krótkie głosowanie. Kończymy panel, prawda? Mieliśmy jakąś jeszcze rotę złożyć przed panem. No ale wszyscy... A to ja w takim razie też przyrzekam, tak jak kolega. Aha. Do kamery, tak? My już przesłaliśmy Obywatele decydują nasze stanowisko, kiedy pytali o to wcześniej razem z Solidarnością pół roku temu, ale możemy to zrobić jeszcze raz. Serdecznie państwu wszystkim dziękuję za to, no, że znaleźli... No to jeszcze, tak? Ja tu na koniec oczywiście też prześlę nasze stanowisko, natomiast jeszcze nawiązując do tego, o czym Barbara Nowacka mówiła, bo te postulaty są też... naszej propozycji, jak należałoby znowelizować ordynację wyborczą. My jeszcze mamy taki postulat, żeby obniżyć wiek wyborczy, żeby osoby od 16 roku życia mogły brać udział w wyborach. I uważamy, że mobilizacja młodych ludzi i aktywizacja jest bardzo istotna. Ciekawe. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Chciałam dodać, że taką inicjatywę też żeśmy zgłaszali, jak również klub Twój Ruch zgłaszał projekt, żeby posłanką można było być tylko przez dwie kadencje. Ale to ja mam zamiar na przykład zostać kiedyś marszałkiem Senatu, czy tam nie wiem czegoś. To tylko przez dwie kadencje mógłbym wedle tej propozycji? Tak. No, myślę, że to wystarczy. Patrząc po tych obradach. No dobra. Dziękuję serdecznie państwu za przybycie. Dziękuję państwu za cierpliwość. Aż dziwne, że nam biją brawo, znaczy nie są zmęczeni. Będziecie mogli sobie państwo do tego wrócić wszystkiego, bo organizatorzy obiecują, tak, że to będzie nagranie w sieci. Kiedy będzie? Poza tym, że cały czas jest, ale czy do 16 było? Będzie w ciągu 4 dni. Do kamery proszę to powiedzieć. Będzie do końca tygodnia. W ciągu 4 dni będziecie mogli sobie państwo przypomnieć te niezapomniane chwile, co prawda niezapomniane, ale jednak przypomnieć, w których uczestniczyliście. Bardzo byłoby miło, gdybyście państwo napisali, skorzystali z dostępu do mediów i napisali nie o tym, nie o tej debacie, tylko o tym temacie, bo to jest fajniejsze. Tak? I te komentarze moglibyście państwo przesyłać tam do organizatorów i pewnie jakąś taką stronę, która by to zbiorczo zbierała, pewnie byście zrobili, nie? Raczej ja dodam tak, trochę wrócę do początku. Państwa nie było na początku. My to traktujemy, ja mówiłem o tym, że dużo się w Polsce mówi o tak zwanych innowacjach w gospodarce, a mało się mówi w Polsce o innowacjach w polityce. Więc my traktujemy ten pomysł jako innowację polityczną i chcemy takich innowacji dużo więcej zgłaszać. Zachęcamy do śledzenia strony obywatele decydują.pl, tam są po prostu na bieżąco, będziemy informować o tym, co się będzie działo dalej, bo na pewno nie odpuszczamy i jest to długi marsz i jesteśmy jakby w pełni świadomi tego, że partie w tej chwili nie oddadzą tak łatwo pola, które mają, natomiast my mamy czas, mamy siły i mamy przede wszystkim wolę i determinację do tego, żeby tego pilnować, patrzeć na ręce i kontynuować te działania nasze. Aż mnie dreszcz trochę tak przeszedł po plecach. Dziękuję bardzo.